Raz, dwa, trzy. Słychać mnie? Super. Proszę Państwa, troszkę się opóźni, dlatego że no, trwa ciągle rejestracja. Przyjechało bardzo wiele osób. Tak jak już mówiłem po cichu, a teraz powiem głośno, z wyjątkiem wykładów, które się tutaj odbędą, wszystko inne jest improwizacją, ponieważ ja nie posiadam żadnych zdolności organizacyjnych, nawet nie próbuję tego udawać. Więc będzie jak będzie. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Poczekamy spokojnie i grzecznie, aż wszyscy się zarejestrują i zaczniemy nasze wykłady. Ja może powiem kilka słów o samej idei tej konferencji i w ogóle, no, mam nadzieję, cyklu konferencji, bo mam nadzieję, że Państwo się tutaj dzisiaj będziecie czuli dobrze. Nie powiem, że będziecie się dobrze bawili, ale że atmosfera tego miejsca, które jest naprawdę niezwykłe, i tej ziemi, bo jesteśmy na ziemi kaliskiej, proszę Państwa, w najstarszej części Korony Polskiej, w domu pana posła Ignacego Chrystowskiego, którego tu dzisiaj z nami nie ma. I no, to nas do czegoś tam zobowiązuje. Chciałem powiedzieć coś zabawnego, ponieważ koledzy powiedzieli mi tak, tylko opowiadaj dykteryjki, to będzie dobrze. Więc ja teraz opowiem dykteryjkę. Tłumaczyłem się z tych konferencji przed różnymi ludźmi. Dlaczego i po co? Koncepcja jest taka, żeby nie prezentować siebie jako osoby, mimo tego, że ja piszę te książki, prowadzę tego bloga, nagrywam filmy, ale żeby pokazywać ludzi, którzy mają coś ciekawego, dynamicznego i ważnego do powiedzenia, a którzy nigdy w życiu nie znajdą się w mediach, a już na pewno nie w takim zakresie czasowym, w jakim znaleźć się powinni. Stąd będziemy zapraszać specjalistów z różnych dziedzin. No ja tak to tłumaczę Józefowi Orłowi. Jechałem z nim akurat tramwajem i mu opowiadam o tej idei, że tu specjaliści, że musi być ich wielu, że muszą być cykle. Na co Józef pokiwał smętnie głową i powiedział, tak, wariat otoczony specjalistami jest nie do zlekceważenia. To jest dobra myśl, myślę, że i tego się będziemy trzymać, że wariat otoczony specjalistami jest nie do zlekceważenia. I myślę, proszę Państwa, że no mam nadzieję, że to wszystko się dobrze zakończy i że Państwo się tutaj dobrze poczujecie i że będziemy kontynuować te spotkania, jeżdżąc po Polsce. Oczywiście ja Państwa nie zmuszam do tego, żeby Państwo podróżowali jakimś taborem za mną, gdzie ja to będę organizował, ale chciałbym też, żeby było to połączone z takim walorem krajoznawczym, to znaczy niektórzy wiedzą, a inni nie wiedzą, że Polska jest bardzo pięknym krajem, że wiele się w Polsce zmieniło ostatnimi czasy, że jest mnóstwo obiektów architektonicznych wartych odwiedzenia, zobaczenia od zewnątrz i od środka. Ja jako student historii sztuki jeździłem na objazdy naukowe do Wielkopolski. Byłem tutaj w pobliskiej miejscowości Marchwarz, gdzie też jest bardzo interesujący pałac. Do Tłokini chyba nie dojechaliśmy, ale zjeździliśmy Wielkopolskę i Śląsk i wszystko stało w ruinie. Wszystko stało w ruinie. Był to widok opłakany. Minęło 25 lat i te same obiekty rozkwitają, więc również oprócz tego wszystkiego, o czym tutaj mówiłem, no i od tego wszystkiego, o czym już pisałem, towarzyszy mi też taka myśl, żebyśmy zobaczyli to wszystko, jak to wygląda teraz, jak to jest piękne, odnowione, jak służy ludziom, dlatego że to są obiekty przeważnie hotelowe i można się tam przespać, można dobrze zjeść i spędzić miło czas. Myślę, że to jest dobra propozycja i ciekawa oferta. Do tego, jeżeli to połączymy jeszcze z wykładami, z książkami, z prezentacją specjalistów z różnych dziedzin, no to będzie, powstanie jakaś jakość. Generalnie jest tak, że jakość tworzy się, proszę Państwa, na rozmaitych pograniczach. To znaczy specjalizacja jest sympatyczną rzeczą i interesującą. Natomiast człowiek, który zajmuje się, no ja nie lubię tego słowa, ale powiem, popularyzacją, czy tam prezentowaniem jakichś treści, które nie są prezentowane, a powinny być prezentowane, musi szukać jakiegoś właśnie styku, zainteresowań, specjalności, różnych gałęzi wiedzy. Stąd naszym gościem dzisiaj jest profesor Piotr Tryjanowski, który jest
zoologiem, ornitologiem konkretnie, który właśnie wrócił z Brazylii, będzie ci się opowiadał o zwierzętach. Ja nie wiem, co to będzie, ale jestem już niesłychanie podekscytowany tym, bo lubię zwierzęta, lubię ptaki. Jak państwo wiecie, jestem mam liczne zawody, licznych wykształceń się i małem, no jestem też leśnikiem, więc nie potrafię odróżnić biegacza, pełzacza leśnego od pełzacza ogrodowego. Nie zrobię tego. Ale obydwa od kowalika odróżnię. I to jest, uważam, duży sukces. Zostało mi to jeszcze. Proszę państwa, myślę, że nie ma co zwlekać, bo chyba rejestracja się już zakończyła. Ja tylko poprosiłbym kolegę Michała, który jest tutaj, brzydko powiem, technicznym, żeby mi doradził w pewnej kwestii. Michał? Możemy zaczynać? Proszę państwa, zaczynamy od wykładu doktora habilitowanego Krzysztofa Kaczmarskiego z Rzeszowa, który opowie nam dzisiaj o postaci niezwykłej, o postaci, która w Gazecie Wyborczej opisywana jest zawsze w najczarniejszych barwach, jako, no może nie drugi Hitler, ale drugi Ernst Röhm to już na pewno, albo ktoś podobny. Czyli o Adamie Doboszyńskim. Proszę państwa, rzut oka na biografię Adama Doboszyńskiego i widzimy, że był to jeden z nielicznych w polskiej historii polityków, praktyków. Ale o tym już powie nam doktor Kaczmarski. Zapraszamy tutaj serdecznie. Po modlitwie. A, przepraszam. No właśnie, właśnie, przepraszam bardzo, ponieważ mieliśmy zacząć modlitwą, a ja miałem jeszcze przywitać, kazali mi mówić dykteryjki. Proszę państwa, to jeszcze raz. Witam przede wszystkim państwa, bo państwo jesteście tutaj najważniejsi. Witam naszych drogich wykładowców, czyli doktora Kaczmarskiego, doktora Budzisza, profesorów Kucharczyka i Tryjanowskiego. Witam naszego kolegę Piotra Kalinowskiego, który przygotował dla wszystkich niespodzianki, czyli te fantastyczne banknoty, o których będzie opowiadał dzisiaj na koniec naszej konferencji. I jeszcze przyjedzie do nas Andrzej Gliwa, który jest w tej chwili pod Częstochową, jedzie pociągiem i trzeba go będzie odebrać z Ostrowa. I witam księdza Andrzeja Klimka, proboszcza w pobliskim Liskowie. W Liskowie, w którym proboszczo objął, proszę państwa, dawno temu ksiądz Wacław Bliziński. A dzisiaj tym proboszczem w Liskowie jest ksiądz Andrzej Klimek, który się nazywa tak samo jak szef kuchni w Pałacu Tłukinia. I proszę państwa, witam pana Stefana Ferenca, naszego specjalnego gościa, ojca naszej koleżanki, u którego w domu wielokrotnie gościliśmy i który pierwszy pokazał mi całą tutaj ziemię kaliską. Pewnego dnia wsiedliśmy w mój stary samochód, wszyscy zostali przy obiedzie, a myśmy objechali tutaj te wszystkie obiekty, kościoły, pałace, za nic mając porę posiłku, pokonując 100 kilometrów w jedno przedpołudnie i oglądając te wszystkie rzeczy. Ja wtedy zobaczyłem te Tłokinie i pomyślałem sobie, że to tak nie może stać, że trzeba coś z tym zrobić. No i zrobiłem. Teraz, proszę państwa, jak zwykle w takich okazjach zaczniemy modlitwą, więc zapraszam tutaj księdza Andrzeja. Ja sobie pozwolę na takie krótkie wprowadzenie. Moi drodzy, dzisiaj w Kościele Katolickim obchodzimy uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Wiemy, że wielu blogerów, też uczestników tej konferencji miało pewne obawy, że taki dzień, ale ja bym chciał powiedzieć, że ta uroczystość, ona nam pokazuje, że Bóg swoje dzieło zbawcze, taką konkretną interwencję w świat, w życie człowieka rozpoczął w Nazarecie, czyli w peryferyjnej miejscowości Izraela, który był peryferyjną prowincją Cesarstwa Rzymskiego, z kobietą, dziewczyną, której nikt nie znał. I my dzisiaj właśnie wspominamy ten moment, tego początku. I mam nadzieję, że właśnie dzisiaj w tej Tłokini, o której pewnie wielu z was nie słyszało wcześniej, gdyby nas tutaj Gabriel nie zaprosił, że też zacznie się coś ważnego. Zacznie i będzie trwało. I w intencji się dzisiaj pomódlmy, wzywając właśnie opieki, patronki dnia dzisiejszego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Bożego. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza,
pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synem swoim nas pojednaj, synowi swojemu nas polecaj, swojemu synowi nas oddawaj. Amen. Święty Józefie, módl się za nami. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Szczęść Boże. Teraz już możemy zacząć. Zapraszam doktora Krzysztofa Kaczmarskiego. Oddaję mu głos, a sam się wycofuję. Witam Państwa bardzo serdecznie. Chciałem na początku podziękować panu Gabrielowi za zaproszenie na tę konferencję. Przyznam się, że gdy usłyszałem, że miejscem konferencji będzie Tłokinia, to byłem mocno zaskoczony. Tak chwilę pomyślałem i zapytałem, czy to jest ta Tłokinia pod Kaliszem. No tak, oczywiście, pałac Tłokinia, aha. Czyli już wiedziałem, jakie to będzie miejsce związane z osobą bliską mi jako historykowi, a nie tylko, dlatego Romanem Dmowskim. Tutaj zresztą możemy podziwiać na ścianach pałacu fotografie, na których bardzo często pan Roman występuje tutaj, który był częstym gościem w latach 20. i 30. rodziny chrystowskich. Tak myślałem, co dla tak zacnego grona jak państwo wymyślić, jaki temat mojego wystąpienia. Ja jako historyk zajmuję się między innymi dziejami obozu narodowego. W tym też i Adamem Domoszyńskim. Adamem Domoszyńskim, który zresztą jest jednym z bohaterów, tak to określę, mojej pracy habilitacyjnej, coś tam kiedyś wcześniej jeszcze pisałem. No postać mało znana, postać wybitna i jednocześnie tragiczna. I za temat swojego wystąpienia obrałem przedstawienie koncepcji geopolitycznych Adama Domoszyńskiego. Z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, iż wiele się ostatnio mówi w Polsce o Międzymorzu, o idei Federacji Środkoeuropejskiej. Domoszyński o tym pisał. Jest to wątek mało znany, a pisał dość ciekawie. I właśnie o tym będę mówił przede wszystkim. No ale zanim do tego przejdę, to myślę, że należałoby tak przynajmniej w skrócie przedstawić tę postać. Pozwólcie Państwo, że usiądę, bo będę miał trochę cytatów, którymi się będę podpierał. No, za miesiąc minie 115. rocznica urodzin Adama Domoszyńskiego, a w końcu sierpnia przyszłego roku 75. rocznica jego męczeńskiej śmierci. Został zamordowany w więzieniu mokotowskim w Warszawie. No i chociażby z tych względów też tę postać przypomnieć. Na początku lat 80. taki znany publicysta, dziennikarz narodowy Wojciech Wasiutyński w jednej ze swoich książek pisał: donoszą mi z Polski, że chcą wystawić nagrobek Adamowi Domoszyńskiemu i radzą się, co na nim wyryć. I rzeczywiście co? Ostatni romantyk, inżynier, ekonomista, powieściopisarz, dramaturg, polityk nieokiełzany, katolik, nacjonalista, rewolucjonista, realistyczny fantasta, człowiek nieznający trwogi i kompromisu, najwybitniejsza ofiara terroru bierutowskiego. Wszystkie pytania oczywiście są opatrzone znakiem zapytania.
W tych zdaniach, myślę, Wojciech Szutyński powiedział praktycznie wszystko, co najważniejsze w biografii Doboszyńskiego. I teraz przechodzę już do tych jego koncepcji. Z perspektywy kilku lat, które minęły od tragicznego września 1939 roku, Doboszyński uznał za przebrzmiałe i niewydolne dominujące w Polsce międzywojennej endecką ideę państwa narodowego oraz piłsudczykowską tzw. ideologię państwową. W ciągu dwudziestolecia 1939 pisał, miotaliśmy się między koncepcją nacjonalizmu etnicznego a koncepcją stworzenia narodu państwowego w ramach Rzeczpospolitej w cudzysłowie ryskiej. Obie te koncepcje były nierealne. Pierwsza, bo etniczny naród polski nieuchronnie skłócony z etnicznymi nacjonalizmami Ukraińców, Litwinów, Czechów, nie ma widoków utrzymania się w części Europy tak narażonej na przeciągi dziejowe jak nasza. Koncepcja druga, narodu państwowego, rozbijała się o niemożność wciągnięcia do ponadetnicznej wspólnoty państwowej wszystkich elementów ówczesnej ludności Polski. Koniec cytatu. Propozycje autora Wielkiego Narodu można rozpatrywać więc jako swoistą próbę syntezy obu tych koncepcji. Wśród narodów Doboszyński rozróżniał narody etnicznie jednorodne, wywodzące się z jednego ludu oraz narody złożone, wielorodne, które określa mianem wielkich narodów. Jak pisał, narastających w ciągu wieków przez stopy etniczne. Do tych ostatnich wielkich narodów zalicza m.in. naród brytyjski, amerykański, niemiecki, francuski, hiszpański, jugosłowiański, rosyjski oraz formujący się dopiero po Unii z Litwą naród polsko-litewsko-ruski, którego ostateczne ukształtowanie uniemożliwiły rozbiory. I znowu cytuję. Rzeczpospolita Jagiellońska, pisał Doboszyński, to narastanie wspólnego narodu polsko-litewsko-ruskiego z obyczajem, prawem, kulturą i urządzeniami, na których rozwój składały się w swobodnym współżyciu wszystkie trzy jednoczące się ludy. Gdyby rozbiory nie były tragicznie przerwały tego procesu, wielki naród jednoczący w sobie wszystkie elementy, zamieszkały od Gdańska i Połągi do Morza Czarnego, byłby dziś faktem, który ciążyłby niezmiernie i zbawiennie na losach świata. Koniec cytatu. A zatem istotą idei Jagiellońskiej nie była dla Doboszyńskiego bynajmniej koncepcja Rzeczpospolitej, jak on to pisał, jako zlepka mechanicznego obywateli uważających się za synów paru różnych narodów, a złączonych jedynie uczuciem lojalności wobec państwa polskiego, wspólnego państwa, ale właśnie istotą dla Doboszyńskiego była próba budowy wielkiego narodu. Wszystkie narody naprawdę wielkie, pisał Doboszyński, narastały stopniowo przez poszanowanie odrębności etnicznej przy równoczesnym wtapianiu się we wspólnotę wielkiego narodu. Wyjątkiem był naród niemiecki. Teraz mnie słychać. Poproszę o pytania. Panie doktorze, ja mam takie pytanie trochę techniczne, bym to ujął w ten sposób. Jako że pan bada, ma pan dostęp do tych wszystkich tam rzeczy związanych z Adamem Doboszyńskim, a panu powiem, w tej chwili pracuję nad scenogramem przesłuchań Doboszyńskiego już w Polsce Ludowej. I teraz moje pytanie jest takie. Proszę powiedzieć, czy ten scenogram, który istnieje, prawdopodobnie pan gdzieś tam się otarł od niego. Pytanie moje jest takie, na ile to jest weryfikowalne, czy ten scenogram to jest autentyczne, czy to są teksty, treści, które on wygłaszał, czy to są autentyczne teksty, czy one są później po prostu, że tak powiem, no, dostosowane już do, bo to było opublikowane w jakiejś tam niewielkiej ilości i
I teraz pytanie, czy to jest, że tak powiem, na żywca wzięte, czy to jest już później, wie pan, obrobione, właśnie, właśnie, tak, tak. Już odpowiadam. To, co zostało opublikowane bodaj w roku 50, no to jest oczywiście wszystko umiejętnie spreparowane. Natomiast trzeba pamiętać o jednej rzeczy, bo nie wiem, czy pan czytał to wydawnictwo propagandowe wydane przez Książkę i Wiedzę, chyba z roku 50 albo 51. Czy czytał pan oryginalne, czytał pan oryginalne protokoły przesłuchań i akta z procesu Dobroszyńskiego z 49 roku? Wie pan co, mam to, no to, mam to ma pan tą książkę? Wiedza, zdaje się, tak, to, Książka i Wiedza, tak, Kijów, ale tak. Mam też jeszcze właśnie rzeczy, mam też ten stenogram, który nie jest opisany w ten sposób. Jest tutaj mnóstwo w tym wydaniu, oczywiście mnóstwo, no bo proces Dobroszyńskiego był procesem pokazowym. Był procesem pokazowym. To był proces nad całą warstwą ziemiańską, której Dobroszyński był przedstawicielem. To był proces nad formacją polityczną, do której Dobroszyński należał. To był wreszcie proces nad tą Polską przedwrześniową, którą Dobroszyński uosabiał. Stąd temu procesowi nadano takie znaczenie i taki rozgłos propagandowy na sali rozpraw przed Warszawskim Sądem Rejonowym. Było mnóstwo dziennikarzy, były audycje w radiu. Obszernie pisała, oczywiście kłamliwie, o tym procesie prasa. No, z Dobroszyńskiego zrobiono agenta niemieckiego. On, który no, od najmłodszych lat z Niemcami walczył piórem, a później walczył z bronią w ręku we wrześniu 1939 roku, a później w kampanii francuskiej wiosną 1940 roku. Z niego zrobiono agenta szpiega niemieckiego. Z tym wywiadem niemieckim miał współpracować od lat 30. Po prostu, żeby go zohydzić. Jeden z ubeckich oprawców, Wiktor Herer, w czasie przesłuchań jednego z narodowców, i to jest właśnie, to można doskonale odnieść do Dobroszyńskiego, rzucił mu w twarz: my komuniści, nie chcemy was zniszczyć tylko i zabić fizycznie, ale chcemy, byście również moralnie umarli, zginęli, by o was Polska, Polacy zapomnieli, byście byli właśnie faszystami, antysemitami, kolaborantami niemieckimi, etc., etc., etc. Dobroszyński był, jak powiedziałem, przez te dwa lata w śledztwie straszliwie maltretowany fizycznie i psychicznie. Jak się na przykład ogląda protokoły przesłuchań, no to wiadomo, na każdej stronie, prawda, jest parawka przesłuchiwanego, prawda? Potwierdzenie, że to jest prawda. No ja znam pismo Dobroszyńskiego. Proszę Państwa, te podpisy Dobroszyńskiego to są jakieś kulfony. No widać, że nie mógł trzymać pióra czy tam ołówka w ręku. Tak był zmaltretowany, tak był zbity. I on oczywiście w śledztwie przyznaje się do tej narracji aktu oskarżenia prokuratora, no ale na sali sądowej to odwołuje i w ostatnim słowie przysięga na, prawda, na mękę i krew Chrystusa i zbawienie swojej duszy, że nigdy nie był, prawda, mówiłem to, na służbie niemieckiej, amerykańskiej czy żadnej innej. Także to była wielka
mistyfikacja, no chodziło o zohydzenie moralne, zniszczenie Dobożyńskiego, obozu politycznego, którego był przedstawicielem warstwy ziemiańskiej. Proszę Państwa, musimy kończyć. Reżyserowany wyrok, wiadomo, był z góry. Musimy kończyć i zaczynać następny wykład. Bardzo Państwu dziękuję za pytania. Dziękuję panu doktorowi Krzysztofowi Kaczmarskiemu. Dziękuję bardzo. I przepraszam, jeśli mówiłem za długo. Nie, w porządku. I zapraszam doktora Marka Budzisza. Proszę Państwa, zaczynamy kolejny wykład. Naszym gościem jest dr Marek Budzisz, znany Państwu już, autor książki Koniec rosyjskiej Ameryki, fantastycznej zupełnie publikacji, która jest tam na stoliku. Dzisiaj, proszę Państwa, Marek Budzisz zaprezentuje nam wykład pod tytułem Awans Rimlandu. Ci, którzy interesują się geopolityką i słuchają uważnie, co tam w internecie piszczy, już się pewnie domyślają, o co chodzi, więc nie będę tutaj przedłużał i dodatkowych jakichś komentarzy dawał. Zapraszam Państwa serdecznie i zaczynamy. Dzień dobry Państwu. Chciałem serdecznie podziękować organizatorom za zaproszenie i Państwu za to, że zechcieliście poświęcić swój czas w sobotnie przedpołudnie na wysłuchanie tego, co mam do powiedzenia. Moje wystąpienie zdecydowałem się zatytułować Awans Rimlandu o nowej geografii politycznej świata w myśli rosyjskich elit oraz o konsekwencjach dla relacji z Unią Europejską. Unia tu nie jest najważniejsza w tej konstrukcji. To jest pewien skrót myślowy. Jeśli pozwolicie Państwo, to usiądę, bo będę się posiłkował slajdami. Zacznijmy od pewnych kwestii natury terminologicznej, choćby skrótowo. Rimland jest pewnym polemiczną koncepcją opracowaną w czasie II wojny światowej przez amerykańskiego geopolityka Niklasa Spykmana, która to koncepcja jest pewnym polemicznym postawieniem kwestii kontroli nad, czy dominacji w światowym układzie sił wobec nieco starszej koncepcji Heartlandu. Od tej koncepcji Heartlandu powinniśmy wyjść. Heartland to jest koncepcja, którą na początku XX wieku przedstawił znany geograf i politolog brytyjski Mackinder. Chociaż wydaje się, że korzeni tego myślenia należałoby szukać w takiej szkole brytyjskiej, która powstała w szkole myślenia o geopolityce, która powstała w latach 80. XIX wieku i jest związana z nazwiskiem Andersona, to jest tak zwana Forward School. W skrócie rzecz biorąc, Heartland to jest jądro Euroazji. To jest ten obszar, który składa się, jak widzimy, z terenu Rosji, ale również obejmuje tereny Beludżystanu, tereny Mongolii, z takim tutaj w stronę Europy Środkowej, z taką zasadniczą wypustką. Mackinder uważał, że ten, kto kontroluje Heartland, kontroluje cały kontynent europejski, a w związku z tym staje się jednym z głównych graczy na światowej arenie. W czasie II wojny światowej powstała konkurencyjna wobec tego koncepcja Rimlandu Spykmana, który zwraca uwagę, że nie kontrola nad Heartlandem, tylko właśnie kontrola nad Rimlandem, a jego zdaniem Rimland to są te obszary, które są peryferyjne wobec Heartlandu. I zdaniem Spykmana kontrola nad Rimlandem będzie decydowała w dłuższej perspektywie czasu, mówimy o dziesięcioleciach, a nawet o setkach lat, nad kontrolą nad zasobami światowymi. Spykman wyróżniał trzy podstawowe obszary starcia głównych sił światowych. A przypominam, że pisał w czasie II wojny światowej.
To jest obszar Europy Środkowej, obszar Bliskiego Wschodu i obszar Azji Południowo-Wschodniej. To jest jakby jego zasadnicze przesłanie. I wracając do kwestii tego, jak rosyjskie elity postrzegają przyszłość świata, kontynentu europejsko-azjatyckiego oraz Rosji, trzeba nawiązać do tych koncepcji z tego zasadniczego powodu, że Rosjanie, myśląc o przyszłości swojego kraju, myślą w kategoriach geopolitycznych, co jest dość zasadniczą różnicą między ich sposobem myślenia a sposobem myślenia na przykład polskich elit. Taka jest moja teoria. To jest jakby pierwsza różnica. Nawet spotyka się takie tezy, że Rosjanie, że geopolityka jest pewną świecką ideologią myślenia rosyjskich elit. Dlatego, że oni myślą w kategoriach imperium. Oni nie rozumują w kategoriach państwa średnich rozmiarów, takiego jakim jest Polska, tylko w kategoriach pewnej rozgrywki globalnej. I to jest jakby pierwszy rys tego myślenia. Drugi rys, dość istotny, jest taki, że oni myślą w kategoriach długiej perspektywy. Te rozważania nie obejmują najbliższych wyborów parlamentarnych, nie obejmują 4-5 lat. One obejmują układ sił na świecie, globalny układ sił w perspektywie roku 2050. I polityka, którą oni uprawiają, którą uprawiają rosyjskie elity, to jest polityka plasowania Rosji w okolicach roku 2050. Czyli takiego myślenia o przyszłości, żeby dbać o interesy rosyjskie w tej umownie przyjętej granicy. I trzecie uzupełnienie, bo je trzeba też poczynić, a mianowicie co to są elity rosyjskie, bo to jest pojęcie dość nieuchwytne i dość ulotne. A mianowicie generalni socjologowie badający światopogląd rosyjskich elit mówią o pewnej grupie, my byśmy powiedzieli, trzymającej władzę, a to jest grupa licząca kilka tysięcy w gruncie rzeczy osób rządzących Rosją. Ta grupa się reprodukuje również w sensie rodzinnym i generacyjnym. Ona jest dosyć silnie ze sobą skoligacona, nie tylko układem interesów, ale również pewną drogą kariery zawodowej i życiowej, ale też i rodzinnie bardzo często. Paradoksalnie przedstawiciele rosyjskiej opozycji też z tą grupą są w mniejszym lub większym stopniu powiązani. Na to też warto zwrócić uwagę, bo rosyjska polityka ma w gruncie rzeczy, moim zdaniem, charakter wysoce elitarny. To znaczy, tam o przyszłości kraju decydują elity i za główne zagrożenie dla przyszłości kraju sami Rosjanie postrzegają bunt elit, przepraszam, konflikt elit. Czyli takie poróżnienie się różnych ośrodków władzy, które wyzwoli tą, w skrócie rzecz mówiąc, czerń rosyjską. Jak się posłucha na przykład Putina, to on mówi, że alternatywą tego systemu autorytarnego, który jest w Rosji zbudowany, nie jest demokracja, tylko jest chaos. I to jest perspektywa dość powszechna, I dość powszechne rozumowanie rosyjskich elit, że ich polem wyboru nie jest demokratyzacja systemu, ale jest pogrążenie się w chaosie. Stąd między innymi oni w podobny sposób oceniają arabską wiosnę, mówiąc, że to w gruncie rzeczy nie była rewolucja demokratyczna, ale to był rozpad systemów państwowych. Wydaje się, że wybór przyszłej strategii politycznej, jeśli chodzi o Rosję, się właśnie dokonuje. Ja bym zaryzykował tezę, że obóz ekspansji zyskuje na znaczeniu.
że obóz pewnego rozsądku i pewnego umiarkowania i pewnej izolacji Rosji nie tyle słabnie, co zgadza się na otwieranie nowych obszarów sporu i konfliktu, co nie będzie oznaczało najprawdopodobniej wojny na wielką skalę, będzie oznaczało kontynuowanie tego rodzaju wydarzeń, a być może zwielokrotnienie ich liczby, tego rodzaju wydarzeń, jak ostatnio obserwowaliśmy na Morzu Czarnym. Dziękuję bardzo. Działa? Działa. To ja mam pytanie. Jak to się dzieje, że dziennikarze w Polsce nie zauważają takich eventów jak wizyta rosyjskiej floty w Hiszpanii? Bo mnie to ekscytuje w najwyższym stopniu. No ja zauważyłem. Ja nie, ale jak mi pan powiedział, to aż podskoczyłem. To jest szalenie ważna sprawa, wizyta rosyjskiej floty. Zwracam też uwagę, że to jest wizyta, która miała miejsce po zmianie rządu Hiszpanii. Znaczy, to, że tam zaczęli rządzić socjaliści, to nie są tylko skandaliczne działania związane z miejscem spoczynku generała Franco, ale to jest również tego rodzaju geopolityczne ruchy czy geopolityczne wyzwanie. Bo te związki... W gruncie rzeczy, jeśli mogę jeszcze dodać, osobiście zupełnie nie rozumiem tego zadowolenia części polskich mediów z charakteru rządu Włoch. Bo rząd Włoch w gruncie rzeczy, jeśli chodzi o postawę wobec Rosji, wykonuje bardzo zbliżoną, znaczy zajmuje bardzo zbliżoną postawę jak obecny rząd hiszpański, socjalistyczny. I też zwracam uwagę, bo o tym warto powiedzieć, Rosjanie byli oskarżani o ingerencję w tą irredentę katalońską. Czyli mamy do czynienia z polityką rządu, który zmienił rząd Partii Ludowej i zaczyna współpracować z państwem, które było oskarżane o próbę rozbicia w gruncie rzeczy organizmu państwowego hiszpańskiego, co też jest dosyć wymowne, tak mi się wydaje przynajmniej. Jest szalenie wymowne. Relacje hiszpańsko-rosyjskie, proszę państwa, to jest coś, co powinniśmy zgłębiać, pogłębiać, rozwijać, analizować i w ogóle studiować to na wszystkie możliwe sposoby. Proszę o pytania. Pani Maria. No ja właśnie takie pytanie dodatkowe w sprawie tej wizyty floty. Jak ona była opisywana w Rosji i w Hiszpanii? Znaczy, jaki ona miała charakter? Jak to opisywano? Jaki cel, jaki charakter miała ta wizyta? Rosja ma z Hiszpanią umowę, która umożliwia tego rodzaju wizyty. To jest umowa, która od wielu lat funkcjonowała. Ale po roku 2014 ona została zamrożona. A teraz, no cichcem powiedziałbym, została wznowiona i eskadra rosyjskich okrętów wojennych floty bałtyckiej, która zmierzała w stronę tego obszaru zbliżonego do... No oni opłynęli. Nie. Flota bałtycka wypłynęła przez Bałtyk, Morze Północne, Atlantyk i wpłynęła na Morze Śródziemne, bo zmierzała w stronę Syrii. To miało związek z koncentracją floty amerykańskiej u wybrzeży Cypru. Teraz zresztą jest konflikt dość stanowczy i ostry, bo pojawiły się w prasie brytyjskiej takie doniesienia, że Amerykanie chcą zbudować swoją bazę wojskową na Cyprze. Cypr formalnie jest państwem neutralnym. Co prawda są dwie bazy brytyjskie, to taka neutralność ciekawa. Jednocześnie jest prorosyjski, prawda? No bardzo, tak. Ale pojawiły się teraz głosy, że Amerykanie chcą tam zbudować swoją bazę i Rosjanie bardzo stanowczo zareagowali się temu sprzeciwili. Przy okazji i chyba nie bez związku pojawiła się taka idea, że Rosjanie mogą odegrać rolę pośredników w procesie pokojowym, który trwa już 50 lat na Cyprze. Więc oni też zaproponowali, że tu pomogą. No to jest rywalizacja między mocarstwami. Ale flota, Rosjanie też trochę wzorem swojej polityki XIX-wiecznej,
No chcą zbudować kilka przyczółków na Morzu Śródziemnym, gdzie ich flota no będzie mogła się tam brać paliwo, prowiant, etc. Chcieli w Czarnogórze, to im się nie udało, dlatego tak szybko Czarnogóra wstąpiła do NATO, powiedziałbym ekspresowo. Teraz chcą w Libii. Proszę Państwa, mamy opóźnienie, ale musimy jakoś sobie z tym radzić. Naszym gościem jest profesor Piotr Trianowski. Zapraszam go tutaj teraz. Ale najważniejsze, żeby wyraźnie. Piotr Trianowski wygłosi wykład pod tytułem Zwierzęta zamkowych zakamarków. Ja nie wiem, co to będzie, ale mam nadzieję, że będzie ciekawie i dynamicznie. Jeszcze tylko powiem, że oprócz książki profesora Trianowskiego, którą już sprzedawaliśmy w naszym sklepie, czyli Rozum z ptakami odlatuje, od dzisiaj tam na stoisku jest książka pod tytułem Ptaki i wino. Wino i ptaki, przepraszam. Wino i ptaki. Najpierw wino, potem ptaki. Także zapraszam Państwa. Tak, no to chyba, że ja już będę mówił. Dzień dobry Państwu, nazywam się Piotr Trianowski, przyjechałem z niedalekiego Poznania. Muszę powiedzieć, że bardzo dziękuję panu Gabrielowi za zaproszenie. Ja wiem, że kompletnie odstaję tematycznie od reszty. I powiem, że nawet nie wiem, jak się odnaleźć w środowisku historyczno-ekonomiczno-politykierskim, bo jest to no, troszeczkę z innej planety tym, czym się zajmuję. Postaram się szybko mówić i trzymać się w czasie, bo choć tak naprawdę interesuję się ptakami hobbystycznie i mnóstwo czasu i sił temu poświęcam. Moje dzieci mówią, tato, ty zajmujesz się tylko ptakami, co nie jest prawda. W zasadzie zawodowo to ja się zajmuję naukami ścisłymi i modelowaniem matematycznym w biologii, czyli czymś troszeczkę z boku. A chciałbym Państwu opowiedzieć o zwierzętach zamkowych zakamarków, bo ekspertem od zamków stałem się niejako przez przypadek. Ci, którzy śledzą bloga pana Gabriela, ale też śledzą to, co się działo w Polsce w lipcu tego roku, to wiedzą, że wybuchła w cudzysłowie afera zamków w Stobnicy. Ostatnio Wirtualna Polska pokazała taki krótki program i bardzo mi się spodobał pan, który tam występował, powiedział Stobnicy się zamek należy jak psu zupa. Ponieważ w XIV, XV i XVI wieku przy szlaku solnym w Stobnicy w Wielkopolsce zamek był. A ja chciałbym powiedzieć trochę o szerszym kontekście tego, co się dzieje w przyrodzie pod wpływem człowieka i pod wpływem tego, jak osoby, które dysponują pewnymi środkami, czyli nie bójmy się tego, pewne elity, również finansowe, dokonywały wpływu na przyrodę i jak zamki się w ten proces wpisywały. No jesteśmy dziećmi swoich czasów i oczywiście jak się pojawiła sprawa zamków w Stobnicy, to pojawiły się różne obrazki, na które chcący bądź niechcący trafiłem. Ten jeden spodobał mi się szczególnie, nie dlatego, że mam umiłowanie do królowej brytyjskiej, ale przynajmniej dlatego, że gość zadał sobie trud spojrzenia mojej długonosej facjaty, rzeczywiście wpisania w ten obiekt. Ale nie chciałbym tylko zostawić Państwa z taką informacją, że w jednym zameczku było to, w jednym tamto, w jednym królewna miała takie zwierzątko, w jednym inne, tylko chciałem podejść do sprawy naprawdę bardzo systematycznie i pokazać, że tak powiem, pewien ogląd natury biologicznej. Czyli nie chciałbym sprowadzić tylko tego do ogólnie panującego, powszechnego przeglądania, kto bogatemu zabroni. Jak jest ten bogaty, to rzeczywiście może sobie robić, co chce. Nie, tak nie jest i w zasadzie tak nigdy nie było. Oczywiście zdarzały się pojedyncze przypadki, o których ja Państwu powiem, również sprowadzania egzotycznych zwierząt do zamków i działało to rzeczywiście troszeczkę na zasadzie, kto bogatemu zabroni, ale to nie jest domena nauk biologicznych. Myślę, że tutaj więcej do powiedzenia mieliby psychiatrzy i ci, którzy zajmują się stanem, że tak powiem, psychiki ludzkiej. Tak, psychiatrzy też będą. Dobrobyt czasem naprawdę nie zawsze kończy się racjonalnymi decyzjami, a paradoks naszych czasów jest taki, że jeśli mamy skojarzenia z zamkami, to właśnie to coś, co zostało,
właśnie z tego tak zwanego dobrobytu, czyli wystarczy pojechać parę kilometrów od polskiej granicy na południe do Czech, gdzie w zasadzie nieodłącznym elementem zamków, które istnieją, to jest niedźwiedź chodzący w fosie. Oczywiście populacyjnie nie ma to praktycznie znaczenia, mówię praktycznie. W naszej części Europy rzeczywiście niedźwiedzie w fosach chodziły. One najczęściej przychodziły do nas z terenów dzisiejszej Rumunii, były specjalnie szkolone, ale no tak jak mówię, to miało charakter raczej cyrkowy czy rozrywki, takiej taniej rozrywki, popatrzenia na misia, podobnie jak na inne rozrywki, których w tym czasie było mnóstwo. Powiedziałem prawie, a prawie czyni różnicę, ponieważ jest jeden wyjątek. Jest podgatunek naszego niedźwiedzia europejskiego, niedźwiedzia brunatnego, żyjący na Półwyspie Apenińskim w środku Włoch, Lazio i okolice Rzymu. I populacja tego gatunku przetrwała dzięki populacjom zamkowym. Tych niedźwiedzi jest raptem około 80 sztuk. To jest inny podgatunek, różniący się od wszystkich innych, robi zniszczenia w winnicach. Także to jest również moje zainteresowanie. Ale tak jak powiedziałem, żeby nie było tylko o tym cyrkowym podejściu, to starałem się dokonać naprawdę systematycznego podejścia. To już mnie bardzo długo interesowało. Ci, którzy mnie znają, to wiedzą, że gdzieś tam zawsze ta relacja człowieka z przyrodą była częścią moich zainteresowań. No tak jak powiedziałem, domino się wywróciło trochę szybciej, ale są narzędzia, które pozwalają nam oceniać wpływ właśnie tych zamków czy obiektów warownych na populację. I takich narzędzi jest mnóstwo, każdy może z niego skorzystać, na przykład z powszechnego Google Scholar. Natomiast musimy dokonać pewnych rozróżnień. To znaczy, ja starałem się patrzeć tylko na te prace, które rzeczywiście mają porządny podkład biologiczny, że to nie są historyjki pojedyncze, za którymi stoją tam opowiadania kucharki. Nie mam nic przeciwko kucharkom, wręcz przeciwnie, ale że to nie są tylko takie opowieści, że dziwnej treści albo anegdotycznej treści, że rzeczywiście wykonano porządne badania przyrodnicze, przynajmniej o charakterze inwentaryzacyjnym, czyli że rzeczywiście sprawdzono, co w tych jest. I jedno najpoważniejsze zastrzeżenie to jest takie, bardzo przepraszam, to w dzisiejszych czasach jest niemodne, to jest spojrzenie eurocentryczne, czy prawie eurocentryczne, dlatego że będzie jeden wyjątek w czasie tej prelekcji. Ale tak naprawdę z zamkami, z budynkami tego obiektu klasycznego, czyli co rozpoznajemy jako zamek z tym całym podgrodziem, z fosami, z tym układem architektonicznym, to jest to są budynki znane z Europy. I one są tak naprawdę zrobiły się powszechnie znane, związano z nim środowisko przyrodnicze dopiero od czasów rzymskich, ale to nie jest tak, że to są budowle kompletnie zapomniane. One wiadomo, mają olbrzymie znaczenie dla turystyki, mają olbrzymie znaczenie historyczne, architektoniczne, ale ktoś powie, no ale dla biologii? No dla biologii mniej, aczkolwiek są badacze i to nie jest tajemnicą, a przede wszystkim w Anglii, którzy się tym interesują. Raz z racji wielkiej liczby tych obiektów, po drugie z tego powodu, że no jakby tamta klasa, która była związana z zamkami w dużej części została i ma środki materialne pozwalające finansować te badania. Po trzecie, Anglicy, o czym piszę też w tej książce, razem z ptakami odchodzi, to jest bardzo specyficzny naród. To znaczy tam, to jest naród hobbystów w dużej części, a ptaki, czy oddawanie się takiemu poznaniu naturalistycznemu, które u nas było powszechniejsze w XIX i w XX wieku, zostało i jest częścią tej elitarnej edukacji. Pan Budzisz mówił o edukacji rosyjskiej, gdzie tam ta wielka wizja wielkiego imperium i historia, tak samo w Anglii, w najlepszych szkołach dla chłopców Eton i w paru takich, jak ktoś pamięta, amerykańskie kopie ze Stowarzyszenia Umarłych Poetów, to tam właśnie wykształcenie naturalistyczne było częścią poznania swojego świata. Mam chyba prawo twierdzić, że też było częścią tego, żeby później zdobywać imperium. Jest taki dział ekologii, który powstał około ćwierć wieku temu, nazywa się ekologia behawioralna, czyli
to, jak zwierzęta w sposób populacyjny, nieosobniczy, reagują na różne czynniki środowiskowe, zmieniając zachowanie. Jednym z pierwszych gatunków, który był masowo wykorzystywany, to była właśnie pustułeczka. Kojarzycie Państwo testy na ojcostwo? Daktyloskopia genetyczna, czyli badania DNA. To był drugi gatunek, na którym w ogóle badano pokrewieństwa rodzicielskie. Także na Homo sapiens i na myszach robi się dużo testów, ale czasem robi się na ptakach i to jeszcze na zamkach. I to robiono na zamkach w Hiszpanii. Ona się do tego świetnie nadaje, bo żyje tak jak my, troszeczkę, jak niektórzy z nas, w blokowiskach. To znaczy, że w takich koloniach, a wiadomo, życie kolonijne, trochę jak życie na obozach, nie? Tam chłopak w domu został. No ale ta pustułka i pustułeczka są z jakichś przyczyn na tych zamkach. Między innymi dlatego, że są tam miejsca lęgowe. One mogą zjeść praktycznie wszystko. Są relatywnie małe. Ale co zrobić z takim ptakiem? To jest raruk. To już jest naprawdę poważna sprawa i droga sprawa. A dzień pobytu raroga w klinice weterynaryjnej w Abu Dhabi 400 dolców. Dzień. Także ja pracuję na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej, zapomniałem powiedzieć, dlatego stąd to zainteresowanie epidemiologią. Ale żeby taki raruk potrafił się zachować, to nie wystarczy, że ma gdzie założyć miejsce lęgowe, nie wystarczy zamek, trzeba jeszcze, żeby miał coś tam jeść. No i teraz jeszcze kłania się suseł, o którym mówiliśmy, on uwielbia susły. I w Czechach, w Rumunii, w Bułgarii, w Turcji wspomnianej dzisiaj, na Węgrzech olbrzymie programy reintrodukcji raroga w zasadzie są warte propagowania, bo są programami reintrodukcji susła, ale są programami na przykład odtwarzania tradycyjnego pasterstwa, powrotu starych chwastów, nalewek i paru innych rzeczy. Czyli znowu kolejny raz, że przez takie drobne zabiegi związane z akurat w tym przypadku znowu z zamkami odtwarzane są całe ekosystemy. No pokazałem trzy gatunki sokołów, ale to, co Państwa pewnie myśli ściąga do sokołów, to nie są te sokoły żyjące w naturze, to jest jedna z pierwszych relacji, druga tak naprawdę, relacji człowieka z ptakami, czyli sokolnictwo. Znane, które najprawdopodobniej przyszło ze stepów mongolskich albo z Kazachstanu do Europy. Jest taki badacz o polskim nazwisku, zaraz go pokażę, który rzeczywiście zajął się sokolnictwem i sokołami na zamkach i dookoła zamków. Znalazł mnóstwo takich ikonografii, sprawdził mnóstwo zapisków. To jest akurat scena sokolnicza z Węgier. Tutaj tego nie widać. Tutaj jest jeden z ptaków drapieżnych, najprawdopodobniej Aquila heliaca, która upolowała kruka, bo sokolnictwo to nie było tylko po to, to po pierwsze to był sport, po drugie taki wyczynowy dla zamożnych, po drugie było to sposób łowiecki na zdobywanie pożywienia i trzecie było to na walkę z gatunkami, które możni uznawali za szkodliwe, na przykład z ptakami krukowatymi. No i ten oto badacz, ja sobie zapisałem nazwisko, ma polskie nazwisko, Banczowski chyba, Lajosz. Także mnóstwo prac publikuje dotyczącej tej aspektów faunistycznych, sokolniczych na zamkach i napisał świetną pracę, przepraszam panie za tytuł, pokaż mi swojego ptaka, a powiem ci kim jesteś. Ja myślę, że motorem napędowym ludzi to nie jest tylko interes, czy to finansowy, czy interes korporacyjny, czy interes narodowy, tylko często motorem do działań, różnych działań jest po prostu zwyczajna pasja. No i teraz miękko wszedłem w tą pasję, to też mam taką pasję, że interesuję się nie tylko ptakami, tylko interesuję się enologią. Przepraszam, cytat z mojej najmłodszej córki. Tato, powiedz, że to jest ładniejsza nazwa pijaństwa. Także to nie jest tak, to są poważne rzeczy, ale jakbyście Państwo zobaczyli, że zamki, wino i ptaki to są naprawdę składniki naszej cywilizacji, to i jeśli Państwo podzielacie tę myśl, to też zachęcam do lektury, a jeśli w razie co, to z przyjemnością odpowiem na pytania. Dziękuję bardzo. Tomasz Schubert, ja chciałem, jak gdyby z wykładu zrozumiałem, i nie jest, że większym problemem dla przyrody jest
nie tyle synantropizacja zwierząt, ile zdziczenie ludzi, prawda? I gdyby pan profesor jeszcze zechciał dopowiedzieć trochę o jeżykach. Dlatego, że myślę, że to będzie o tyle interesujące, że jak gdyby dzisiaj mamy, kto wie, czy nie większą populację gniazdującą na kolonijnych zgrupowaniach ludzi, tak, czyli blokach, niż być może w przeszłości, prawda? Nie, bardzo dziękuję. Zapomniałem kompletnie o tym przykładzie. I to nie tylko nasz jeżyk. Jeżyk to jest taki ptaszek, który przypomina jaskółkę, ale śmiga szybko, jeszcze szybciej niż jaskółki. Proszę Państwa, wymyka się prawo aerodynamiki. Twórcy samolotów próbują nieumiejętnie naśladować jeżyki. To jest rzeczywiście gatunek, dziękuję Panu za przypomnienie, który w zasadzie ekspansją przeszedł przez całą Europę, dlatego że powstawały wysokie obiekty. No dzisiaj to są rzeczywiście przede wszystkim blokowiska, ale pierwsze lęgowiska związane z człowiekiem to były właśnie wysokie wieże zamkowe. I w Polsce na przykład pierwsze lęgowiska, takie też udokumentowane historycznie, tylko tam jest trudna sprawa, bo jest jedna duża maczuga obok, to są te lęgowiska dookoła Ojcowskiego, Pieskowej Skały i w Ojcowskim Parku Narodowym. A dziękuję za to zdziczenie, bo proszę Państwa, te zwierzęta z nami żyły ostatnie 40 lat, te ptaki. I dzisiaj poprzez olbrzymie dotacje na termomodernizację budynków, one są stamtąd brutalnie wyrzucane, a naprawdę tanim kosztem możemy zachować ich siedliska i mieć gatunek, który jest naprawdę bardzo nam potrzebny, nie tylko estetycznie, tylko to jest gatunek, który na przykład odpowiada za redukcję populacji myszek. Ale lepiej pracować niż leżeć. Czasami. Wiedziałem, że to tak jest. Proszę Państwa, ponieważ wyznajemy etos frajdy, a nie etos pracy, zapraszam Państwa na lunch. Bardzo dziękuję panu profesorowi. W czasie lunchu muszę zrobić dwa wywiady i zjeść, a potem zapraszamy profesora Grzegorza Kucharczyka. Witam Państwa po przerwie i zapraszam serdecznie. Jeszcze nic nie jadłem, bo robiłem wywiady. Ale proszę Państwa, musimy kontynuować, bo czas ucieka. Nasza konferencja ma charakter skondensowanego maratonu, jak już powiedziałem. Skondensowanego maratonu, bo wielu autorów, wielu specjalistów i... Halo, ktoś nie słyszy? Cicho jest. Cicho? Więc poprosimy o ciszę. Proszę Państwa, kolejnym ekspertem, który dzisiaj zaszczyci nas swoim wykładem, będzie znany Państwu już profesor Grzegorz Kucharczyk, który będzie obnażał rewolucyjnego ducha Niemiec. Ja zaraz wrócę i oddaję głos profesorowi. Ale najlepsze jest off-camera. Organizator powiedział, że w tle będzie, jak ja będę mówił. Kto tu reprezentuje pruskie to z punktualności, prawda? Czy my jeszcze jesteśmy po stronie kongresowej, czy? No to wiele tłumaczy. Wiele tłumaczy różnice cywilizacyjne. Nawiązując do koloru koszuli organizatora, będę mówił o rewolucji. W Niemczech. Niech się pan nie tłumaczy. Jeszcze w tym miejscu w kratę. Czy już mogę zacząć mówić poważnie, jak kamera jest? No w Wielkopolsce jest taka szkoła, która mówi, że do Strzałkowa jeszcze, a po Strzałkowie to już wjeżdżamy na szerokie tory, że tak powiem. A ja pamiętam Skarbnik, jak długo trwało ustawianie sprzętu. Sezon 7, odcinek 13, rozmowy z Grzegorzem Kucharczykiem o Lerner. Dobrze, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panu Gabrielowi Maciejewskiemu za zaproszenie mnie do udziału w konferencji i generalnie akcję rozpropagowywania wiedzy na temat Hohenzollernów i autora, który pisał o tej dynastii ostatnio.
A temat dotyczy Niemcy jako kraj rewolucji. Zazwyczaj Niemcy jako naród, jako kraj kojarzeni są raczej z pewną strukturą uporządkowaną, pewnym ładem. A patrząc okiem historyka, zwłaszcza od epoki nowożytnej, widać, że dzieje Niemiec to jest, jak powiedział w 1945 roku taki wybitny brytyjski historyk zajmujący się dziejami Niemiec, to jest historia ciągłych zerwań, ciągłej właśnie rewolucji, dzieje takiej nieciągłości właśnie. I w tym kontekście także przypominają się słowa, które w 1866 roku, krótko po bitwie pod Sadową, która rozstrzygnęła dzieje wojny prusko-niemieckiej, napisał Julian Klaczko, wybitny publicysta, myśliciel polityczny, który jako jeden z licznych wtedy, gdy chodzi o polską myśl polityczną w XIX wieku, był, że tak powiem, w obiegu europejskim. On pisał regularnie francuskiego Revue du Monde, który w tamtych czasach pełnił rolę, no, można powiedzieć, taką, jaką dzisiaj pełnią takie wiodące anglosaskie, zwłaszcza amerykańskie czasopisma. I on wtedy, Klaczko, jak gdyby zastanawiając się nad konsekwencjami zwycięstwa Prus w 1866 roku, mówił, czy jak gdyby no, tak dokonał analizy też charakteru Niemiec jako narodu i stwierdził, że Niemcy to jest taki Hamlet, który pokazuje różne twarze. My zazwyczaj Niemcy znamy, jak pisał Klaczko w 1866 roku, jako naród melancholijny, jako naród taki właśnie namysłu, refleksji, naród filozofów, ale prawdopodobnie jesteśmy świadkami początku narodzin nowych Niemiec, nowego narodu niemieckiego, który pokazuje właśnie tą brutalną twarz i, że tak powiem, tendencja będzie jeszcze wzmacniania akurat tego rysu w charakterze narodowym niemieckim, czyli taka, no właśnie taka dychotomia, taka nieciągłość, która jest produktem pewnego rozerwania, pewnego załamania w takim naturalnym rozwoju historycznym Niemiec. Bo czym jest rewolucja? Tu oczywiście jest morze definicji, natomiast w tym znaczeniu, o którym ja chcę mówić tutaj, rewolucja jest zaprzeczeniem takiego ładu cywilizacyjnego, który historycy nazywają cywilizacją chrześcijańską, czy też cywilizacją Christianitas, czy też taką właśnie cywilizacją, która, jak mówił jeden z amerykańskich myślicieli religijnych, cywilizacja, która wyrosła jako produkt ubożnej działalności ewangelizacyjnej Kościoła, która wyrosła, można powiedzieć, w cieniu katedr. I jak popatrzymy na dzieje Niemiec od XVI wieku, no to mamy właśnie do czynienia z kolejnymi zaprzeczeniami, kolejnymi odrywaniami się od tego wzorca cywilizacyjnego, tej cywilizacji Christianitas, która była oparta, czy narodziła się dzięki Kościołowi, która także czerpiąc z tej nauki Kościoła, chociażby o tych najważniejszych oczywiście aspektach, prawda, czyli na przykład sakramentów, kwestia też relacji Kościół-Państwo, kwestia społecznego oddziaływania religii, szerzej to pojmując, to wszystko zostało w pewnym momencie zakwestionowane w sposób radykalny, właśnie rewolucyjny. To było rewolucyjne, radykalne odcięcie się. I to odcięcie następuje poprzez rewolucję reformacji protestanckiej. To jest ta, można powiedzieć, matka wszystkich rewolucji, gdy chodzi o Niemcy. 1517 rok i wystąpienie Marcina Lutra, który no, w ten sposób inicjuje cały proces, który w ciągu kilku dekad doprowadza rzeczywiście do rewolucyjnych zmian w każdym z tych obszarów, o których mówiłem. To była rewolucja przede wszystkim polegająca na tym, że Marcin Luther powiedział na początku, że nam Kościół w ogóle do niczego nie jest potrzebny.
To nie była kwestia, że Marcin Luter dostrzegł w Kościele różne symptomy zepsucia moralnego wśród ludzi Kościoła. O tym oczywiście generalnie pisano i dużo pisano na grubo wcześniej przed wystąpieniem Marcina Lutra. Natomiast cała nowość i rewolucyjność tej tezy i potem wszystkich innych kolejnych kroków, które stąd się brały, polegała na tym, że zakwestionował w ogóle sens istnienia Kościoła jako takiego, a w tym Kościele oczywiście także instytucji papiestwa. I to był ten najistotniejszy czyn rewolucyjny. Z tego potem płynęły wszystkie inne konsekwencje, które będą oddziaływać za pośrednictwem Niemiec także na tego zachodniego sąsiada, wówczas podzielonej Rzeszy, czyli Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, czyli Francję. To zresztą jest też moja teza, że jak się dzisiaj często mówi, prawda, rdzenie Europy, współpraca francuska-niemiecka, tak samo rdzenie rewolucji europejskiej to jest współpraca tych dwóch właśnie rewolucji, czy współpraca rewolucji w tych dwóch krajach, Niemiec i Francji, taki system naczyń połączonych. I to widzimy także od początku wieku XVI. Luter krótko potem, jak został ekskomunikowany przez papieża Leona X w 1520 roku, publikuje właśnie w tych pierwszych latach po 1520 roku cały szereg takich właśnie fundamentalnych z punktu widzenia opisu tej doktryny rewolucyjnej pism, w tym jedno z najbardziej znanych list do chrześcijańskiej szlachty narodu niemieckiego. To jest zresztą oczywiście w samym tytule charakterystyczne pominięcie cesarza, tylko wprost zwrócenie się do... Mój mikrofon nikomu nie oddam. Spróbujmy tak. Tak się właśnie dokonuje rewolucyjnych przejęć. Mikrofon jako instrument władzy. Nie mam slajdów, mam żywe obrazy. Proszę Państwa, skoro się kwestionuje Kościół, właśnie to są bardzo wyraźnie w tym liście do chrześcijańskiej szlachty narodu niemieckiego opisał, no to się kwestionuje także oczywiście wszystkie inne dzieła Kościoła, to co jest z Kościołem związane. Tu oczywiście nie ma czasu, aby szczegółowo w to wchodzić, ale właśnie te najbardziej rewolucyjne zmiany, które dotknęły, czy miały także przełożenie na rzeczywistość społeczną. No to na przykład, że Marcin Luther był pierwszym, no i cała reformacja protestancka w związku z tym, która zakwestionowała religijny charakter małżeństwa, prawda? On odrzucił właściwie wszystkie sakramenty z wyjątkiem chrztu, więc także sakramentalny charakter małżeństwa został przez niego zanegowany. I od czasów Marcina Lutra małżeństwo w sporej części ówczesnej Rzeszy jest traktowane jako rzecz, jak pisał sam Marcin Luter, która nie należy do Ewangelii. On dokładnie tak napisał w jednym ze swoich pism poświęconych małżeństwu, że sprawy małżeńskie nie należą do Ewangelii, a należą tylko i wyłącznie, czy należą wyłącznie do domeny władzy świeckiej. W sensie, gdy chodzi o na przykład orzeczenia o rozwodzie, czy też o nieważności małżeństwa. Prawda? Przypomnę, król Henryk VIII, król angielski, miał 6 żon i żadnego rozwodu. Wszystko miał unieważnione. Jak wiadomo, część żon straciła dla niego głowę, całkiem dosłownie. Natomiast Marcin Luter był tym i cała reformacja protestancka, która właśnie jak gdyby popchnęła te kostki domina w stronę, bo tam sekularyzacja małżeństwa przecież, która właśnie zaczyna się w Niemczech z chwilą reformacji, rewolucji, reformacji protestanckiej, ona postępuje dalej, prawda? To są kolejne etapy. Dochodzimy w końcu do rewolucji francuskiej, która można powiedzieć postawi kropkę na i, ustanawiając tak zwane małżeństwa cywilne i w związku z tym też tak zwane rozwody cywilne. To jest ta synergia niemiecko-francuskich rewolucji. To było rzeczywiście krok rewolucyjny i w tym pojęciu, czy w tym promowaniu sekularyzacji małżeństwa też wpisane jest to, co Marcin Luter od początku zakładał i bardzo mocno promował, to znaczy promowanie dominacji władzy świeckiej nad władzą kościelną.
On zanegował właśnie jeden z tych fundamentów cywilizacji Christianitas i to też było rewolucyjne, to znaczy szukanie tej kruchej, jak wiemy z historii, wystarczy przypomnieć sobie cały cykl wojen między, czy sporów między papiestwem a cesarstwem, ale jednak szukanie tej kruchej harmonii, równowagi między władzą świecką a władzą duchowną. Prawda? Natomiast tutaj, gdy chodzi o Lutra, mamy do czynienia, używając terminologii chociażby stosowanej przez profesora Feliksa Konecznego, mamy rzeczywiście otwarcie szeroko drogi czy bramę dla bizantynizmu, to znaczy modelu cywilizacyjnego, który buduje się na przewadze władzy świeckiej nad władzą duchowną. I według Marcina Lutra władcy świeccy pełnią wobec Kościoła, czy inaczej, w społeczności chrześcijańskiej, bo Kościoła już nie ma jako takiego, w społeczności chrześcijańskiej rolę tak zwanych, jak on mówił, biskupów z konieczności, not bischöfe. Dokładnie koresponduje to z terminologią stosowaną grubo wcześniej przez cesarza Konstantyna Wielkiego, który mówił, że jest biskupem w sprawach zewnętrznych. Tak się rodzi właśnie te ingerencje kolejnych cesarzy bizantyjskich w materię doktrynalną, promowanie arianizmu, innych herezji. I tutaj mamy dokładne nawiązanie do tej samej właśnie, nazwijmy to, wizji cywilizacyjnej, prawda? Że władca świecki jest właśnie tym biskupem z konieczności. On ma rzeczywiście dużo do powiedzenia. Dzisiaj było tak dużo o zamkach i o faunie, która tam się chroniła. W jednym z zamków, no nie mówimy o faunie teraz, ale w zamku w Wartburgu schronił się Marcin Luter. I tam to profesor Trianowski celowo pominął, bo tak się umówiliśmy, że ja będę o zamku w Wartburgu mówił. I tam w zamku w Wartburgu dzięki protekcji elektora saskiego, który miał na pieńku, że tak powiem, z cesarzem z dynastii Habsburgów, on się schronił i według legendy miał tam właśnie w tych murach zamku w Wartburgu. Oprócz tego, że z pewnością obserwował susły i ślimaki, jeszcze tłumaczył Pismo Święte na język niemiecki. To jest oczywiście legenda, bo po pierwsze tłumaczeń Pisma Świętego na niemiecki przed Lutrem było kilkanaście wersji. A poza tym to co wyszło wtedy oficjalnie spod jego ręki, no to było dzieło zbiorowe. Wiemy, że część tych fragmentów tego Pisma Świętego czy Biblii protestanckiej nie wyszła spod ręki Marcina Lutra, no ale tam jest, do dzisiaj pokazują tą plamę z Kałamarza, jak siedział Marcin Luter, doktor Marcin, go tam diabeł inkomodował i on rzucił w tegoż diabła inkaustem z tego Kałamarza i na ścianie się zrobiła plama, potem zbadano to w XX wieku, okazało się, że plama jest z wieku XIX. No trzeba było ją jakoś update'ować, ale w każdym razie Pismo Święte, czy inaczej Biblia protestancka jest też takim wyrazem właśnie rewolucyjnego zerwania z dziełem Kościoła. Prawda? No bo trzeba pamiętać, że chronologia była najpierw taka, że najpierw był Kościół, a potem Pismo Święte. Prawda? Kościół się rozszerzał, ewangelizował, byli już pierwsi męczennicy, a Pisma Świętego ciągle nie było spisanego. Prawda? Bo najpierw była tradycja. Prawda? Dopiero potem, po śmierci ostatniego apostoła Jana, czyli to jest gdzieś około 102 roku po Chrystusie, to Pismo Święte jest, że tak powiem, ustalany kanon i kto ustala Kościół. Prawda? Ustala Kościół. No i Marcin Luter jednoosobowo rewiduje kanon, ustala, które księgi są kanoniczne, które nie. Te, które nie pasują do jego nauki, no to są tak zwane listy słomiane, chociażby jak list świętego Jakuba Apostoła, który mówi, że wiara bez uczynków martwą jest, no to jest słomiany list, niekoniecznie musi być w kanonie. No w każdym razie to, co wychodzi jako produkt finalny, nie ma nic wspólnego z Pismem Świętym katolickim, prawda? To już jest też wynik, nazwijmy to, pewnych korekt, gdy chodzi o nawet tłumaczenie już samego tekstu, prawda? Znana historia z tym, jak to Marcin Luter poprawiał świętego Pawła list do Rzymian, prawda? Gdzie tam jest właśnie ta,
to zdanie, że człowiek uzyskuje zbawienie dzięki wierze, w wersji Lutra tylko dzięki wierze. Prawda? Mały wyraz tylko, ale jakże właśnie rewolucyjna zmiana. No i rewolucyjne zmiany, gdy chodzi o także ten świat cywilizacji materialnej. Prawda? To się bierze oczywiście też z zanegowania katolickiej nauki o sakramencie ołtarza. Bo każda świątynia katolicka, jak wiadomo, jest obudowaniem tego przez duże T, który jest najważniejszy, który jest w tabernakulum. Dlatego jest te świątynie są, a przynajmniej wtedy, w tamtych wiekach były takie piękne. Prawda? Cała architektura sakralna, sztuka sakralna, która no, przede wszystkim właśnie wśród tych wspierających mechanizm rewolucji nakręconej przez Marcina Lutra, czyli kalwinistów francuskich, jest szczególnie produktem właśnie, czy obiektem nienawiści. Tam dochodzi do masowego wandalizmu, masowego ikonoklazmu na skalę niespotykaną w całej Europie. Od Skandynawii, gdzie zwyciężała ten odłam luterański właśnie po miejsca, gdzie wygrali kalwini i inne odłamy tej rewolucji protestanckiej. To są szkody nie do odtworzenia. Na przykład w Szwecji czy w innych krajach no, ginęły na przykład całe biblioteki klasztorne. Wtedy jeszcze to przecież jest epoka sprzed druku, także to są rękopisy nie do odtworzenia. Także jak często, jak słyszałem przy okazji właśnie jubileuszu tej rewolucji, reformacji protestanckiej, takie właśnie apologie, że to był rozwój sztuki, taki umysł ludzki się wyzwolił, europejski, spod okowów władzy kościelnej, no to stanęły mi przed oczyma te płonące biblioteki, te masakrowane statuły i rzeźby, wybijane witraże i generalnie nawet jak we Francji burzone całe katedry. To był czas regresu i masowego wandalizmu. No, tak jak w każdej rewolucji. Tak jak w każdej rewolucji. Ta rewolucja trwa, można powiedzieć, kolejne etapy to kilkadziesiąt lat. Ona ostatecznie zwycięża dzięki wojnie 30-letniej, czyli lata 1618-1648, ale jeszcze zanim to nastąpiło, doszło do takiego też, do często wydarzenie pomijane, ale z gruntu jak gdyby ma charakter zatwierdzenia czy zadekretowania tych rewolucyjnych zmian. I samo w sobie było w związku z tym też rewolucyjną zmianą. Chodzi mi o tak zwany pokój augsburski w 1555 roku na Sejmie Rzeszy uchwalony, który tam wprowadza tą słynną zasadę, czy zatwierdza tą słynną zasadę cuius regio, ius religio, prawda? Czyja władza, tego religia. Do tego parła zresztą strona protestancka, obawiając się i słusznie, że Kościół podejmując dzieło autentycznej reformy, czyli odnowy, tak jak było cyklicznie w dziejach Kościoła, prawda? Ecclesia semper reformanda, nastąpi odzyskanie tych obszarów straconych dla Kościoła katolickiego i związane także to było z tym odzyskanie majątków zagrabionych przez władców świeckich, majątków kościelnych i oni wymogli tą zasadę. I ona została uznana. I po raz pierwszy się zdarza, że i to jest ta rewolucyjna zmiana, że heretyków uznaje się jako partnera, którego my jakieś decyzje ratyfikujemy. I to już jest, to było już samo w sobie, to już było samo w sobie rewolucyjne. Przysłuchując się wykładowi pana doktora Marka Budzisza, zadałem sobie pytania, co to ma wspólnego z tą wielką strategią imperialną, którą w Moskwie niektórzy snują. Ale to wszystko, te wszystkie prądy rewolucyjne, które się objawiają, szczególnie w tym postaci tego nacjonalizmu, który jest rzeczywiście zupełnie daleki od tej wizji, nazwijmy to nacjonalizmu chrześcijańskiego, tego, co w myśli katolickiej nazywa się Ordo Caritatis, prawda? Jak pięknie pisał kardynał August Klont w liście z 1932 roku o chrześcijańskie zasady życia państwowego, że swój naród należy kochać przede wszystkim, ale nikogo nie wolno nienawidzić. Na tym polega ta katolicka wizja Ordo Caritatis, zupełnie obca tym
tym kolejnym emanacją niemieckiej rewolucji, ale dlatego obca, ponieważ katolicka wizja jest w całkowitej łączności z tą właśnie od wieków cywilizacją Christianitas, bo ona ją ukształtowała. Natomiast ten profil kulturowy, także kultury politycznej niemieckiej, on jest naznaczony rewolucją, tym wielkim zerwaniem, czy powtarzającym się zerwaniem od 1517 roku. Niemcy jako kraj rewolucji. Dziękuję bardzo. Proszę o pytania. Już. Pieszczotliwie zwana AKK. A nie, znaczy to jest formalnie nowa przewodnicząca CDU. Tak, tak, ale to pewnie zaraz zostanie... W skrócie pieszczotliwie zwana AKK, czyli Kałasznikow. Cóż, no to jest pani, która, że panią się tego nie mówię, no ale to polityczka, 56 lat, z kraju Sary. Do 2017 roku była premierem kraju Sary, została na początku 2018 roku sekretarzem generalnym CDU. Od początku była uważana za człowieka Angeli Merkel. Dlatego powszechnie te jej zwycięstwo nikłe, bo tam ona chyba przewagą 30 głosów wygrała z Mercem, jest uważane za, jak to Francuzi napisali, że to jest zwycięstwo mini Merkel, albo jak to chyba w Stanach jakieś dzienniki pisały, że to jest Merkel 2.0. W tym sensie, że no oczywiście kontynuacja. W tych mowach tych dwóch najważniejszych kandydatów, pani AKK i Merca, który przegrał w końcu, a był popierany no, przez takie osobistości jak Wolfgang Schäuble chociażby. Jeszcze człowiek, można powiedzieć, z rozdania Helmuta Kohla, obecnie jest przewodniczącym Bundestagu, wcześniej był ministrem finansów Bundesrepubliki. W tych jak gdyby przemówieniach programowych tych jeszcze wtedy kandydatów do przewodniczącenia, do bycia przewodniczącym, przewodniczącą CDU, tak naprawdę to wielkich różnic nie było. Niektórzy mówili, że Merz, który ogólnie był uważany za lepszego mówcę, akurat miał słabszy dzień. Nie wiem, czy to jest akurat ta kwestia, chociaż no, uwadze oczywiście komentatorów nie umknął ten fakt, że jedynie pani AKK wspomniała o literce C w nazwie partii, że to jest unsere Leitstern, czyli taka gwiazda przewodnia. Nie rozwijała na wszelki wypadek, co znaczy C, christliche, czyli chrześcijańska, ale to powiedziała i to spotkało się z brawami. Natomiast Merz zwracał uwagę, to jest też ciekawe z punktu naszego punktu widzenia, na konieczność takiej wewnętrznej integracji Niemiec. To znaczy powiedział, że nie można pozwolić na oddanie wschodu Niemiec. Głównie chodziło o AfD, który rzeczywiście szybuje w sondażach, zwłaszcza we wschodnich Niemczech, dawnym NRD. Natomiast on uważał, że właśnie, że to jak gdyby, wprost tego nie powiedział, ale wymowa tego była taka, że dziedzictwo kanclerstwa Merkel jest takie, że my powoli wschodnie Niemcy tracimy. To znaczy tam my, to znaczy my, światli Europejczycy, którzy po prostu jesteśmy właśnie tym Kulturnation, prawda? Pani AKK deklaruje oczywiście, że będzie z Mercem i z tamtym Jensem Spanem, który też kandydował, będzie współpracować, bo rzeczywiście wśród wielu niemieckich komentatorów pojawiła się taka ocena, że taki wynik dość przybliżony tych wyborów może oznaczać właściwie groźbę, całkiem realną groźbę rozpadu CDU, bo tak zwane konserwatywne skrzydło no, jest mocno sfrustrowane tym wynikiem. Chociaż trzeba powiedzieć, że nazwa konserwatywne skrzydło w przypadku CDU mniej więcej ma taką konotację jak, dajmy na to, konserwatywne skrzydło w Platformie Obywatelskiej. Niby banalne, jak powinna wyglądać polska polityka zagraniczna wobec Niemiec? Bo zdaje się, że są z tym jakieś trudności. Jak to mówił klasyk, najważniejsze są kadry.
Nie, chodzi o to, proszę Państwa, bo polityka zagraniczna, no to rzecz jasna, my jak mówimy polityka zagraniczna, to zazwyczaj myślimy minister spraw zagranicznych, ambasador, poseł, konsul. W dzisiejszym świecie polityka zagraniczna jest realizowana wielopłaszczyznowo. I tutaj oczywiście też odgrywa rolę to, co w amerykańskiej politologii od 20 lat się nazywa, czy często jest wałkowane, jako soft power, prawda? Czyli ta jak gdyby używanie też tej siły kultury, atrakcyjności kultury, czy odwoływanie się przez dane państwo do pewnej wizji określonej reinterpretacji kultury. Teraz proszę zwrócić uwagę, proszę Państwa, w przyszłym roku w centrum Berlina będzie oddany do użytku królewski zamek Hohenzollernów, odbudowany od fundamentów za kilkaset milionów euro i będzie się nazywać Humboldt Forum, Forum Humboldta, tak żeby wycieczki amerykańskie i japońskie, które przyjadą do Berlina i będą robić zdjęcia, bo tam w tym budynku będą wystawy, będą ekspozycje muzealne, i oni przyjadą, tacy Japończycy i Amerykanie, porobią zdjęcia i stwierdzą, nie, no ci Hohenzollernowie to fajni faceci byli. Zbierali obrazy, rzeźby, malarstwo, biblioteki. O co chodzi? To jest centrum Berlina przy Muzeum Insel, przy tej wyspie tam muzealnej, gdzie jest Pergamon i tak dalej. Więc to jest to, nad czym Niemcy pracują i cóż my przeciwstawiamy. My przeciwstawiamy na przykład, nie wiem, Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, które zajmuje się głównie badaniem polsko-niemieckich miejsc pamięci. Zamiast na przykład przygotować rzecz, wydawałoby się, podstawową, do którego taka placówka powinna być powołana i być przygotowana, żeby to zrobić, żeby chociażby polskim historykom, którzy przyjeżdżają do Berlina na badania archiwalne, dać do ręki przewodnik po polonikach, po zbiorach dotyczących dziejów Polski, a będących w archiwach niemieckich w Berlinie. Geheimes Staatsarchiv, Tajne Pruskie Archiwum, Archiwum Polityczne Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Bundesmilitärarchiv na Lichterfelde w Berlinie. Jest naprawdę sporo rzeczy, które dotyczą dziejów polskich. Ja chciałem się zapytać w sumie krótko, pomimo tej całej pustki, jaka jest w Niemczech, jak to jest możliwe według Pana, że dwie partie polityczne w Niemczech mają nazwę Krisz? Takie grupy. CSU i CDU. Takie grupy rekonstrukcyjne. Proszę Państwa, reszta pytań w kuluarach. Bardzo dziękujemy profesorowi Grzegorzowi Kucharczykowi. Ja jeszcze raz bardzo dziękuję panu Gabrielowi Maciejewskiemu za zaproszenie, za organizację. Nie ma tu żadnej organizacji. No właśnie o tym mówię. I zapraszamy doktora Andrzeja Gliwę, którego nie widzę. O, jest Andrzej. Drogi Andrzeju, nawet nie będę próbował powtórzyć tytułu twojego wystąpienia, więc po prostu zrób to sam. Trudno jest zapamiętać sam chyba. Będę musiał przeczytać. Dzień dobry Państwu. Tu jeszcze pewne kwestie techniczne wejdą w grę, bo mamy prezentację w planie i nie tylko, a nawet coś więcej, coś ekstra. To będzie taka krótka animacja oparta na... Dobrze, to jeszcze raz się z Państwem przywitam. Nazywam się Andrzej Gliwa. Jestem historykiem, nie jedynym dzisiaj. Doktor Kaczmarski też notabene z tej części Polski, z której ja przyjechałem, czyli z Rzeszowa. No i będę Państwu dzisiaj mówił o zjawisku traumy spowodowanej wśród ludności cywilnej przede wszystkim najazdami tatarskimi. Ale zanim do tego dojdę, to chciałem Państwu pokazać obszar, na którym to zjawisko występowało. No i w ogóle tak troszkę może więcej powiedzieć o samym fenomenie najazdów ord tatarskich. Przede wszystkim ordy Hanatu Krymskiego, ordy z Budżaku i innych pomniejszych ord, które zamieszkiwały
obszar na północ od Półwyspu Krymskiego, czyli dzisiejszej, no on jest dzisiaj zwany tak zwaną Nową Rosją. No ale oczywiście wtedy w okresie nowożytnym, czyli w XV, XVI, XVII, XVIII do XVIII wieku, to był obszar Hanatu Krymskiego. Oczywiście Hanat Krymski nie był samodzielnym aktorem na scenie międzynarodowej, nie był samodzielnym bytem geopolitycznym, gdyż to było lenno Imperium Osmańskiego, czyli państwa tureckiego, państwa Osmanów. No i żeby tak pokrótce powiedzieć, gdzie te działania sił tatarskich sięgały. Może zacznijmy od początku. Wszystko zaczęło się na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej w momencie opanowania ziem ruskich. To jest ten kolor, powiedzmy, niebieski, które później znalazły się w orbicie wpływów wielkich książąt litewskich, Wielkiego Księstwa Litewskiego w XIV wieku. No i oczywiście można się jeszcze cofnąć do XIII wieku, do opanowania ziem ruskich przez państwo Imperium Mongolskie Dżingis Hana, czyli lata 20, lata 30 XIII wieku. No i w tym momencie księstwa ruskie, do tej pory samodzielne, tracą swoją niezależność. No i znajdują się w orbicie wpływów tatarskich. No i oczywiście ta strefa sięga, można powiedzieć, bardzo daleko, gdyż już tu państwu pokazuję. Oczywiście tu jest mapa już, to jest XV wiek, no ale księstwa ruskie sięgają tutaj średniego biegu Wisłoka, późniejszej ziemi bełskiej, czyli właśnie tych grodów czerwieńskich. Tu jest granica monarchii Kazimierza Wielkiego do połowy XV wieku. Tu się kończy, można powiedzieć, prowincja Małopolska. No i zaczyna się księstwo włodzimiersko-halickie, później zwane, właśnie tutaj już mamy na mapie, taka bardzo ciekawa nazwa, Ruś Czerwona. No to o samej Rusi Czerwonej można by jakby spróbować skonstruować kolejny wykład, no ale dzisiaj ta nazwa może jest dosyć zapomniana, ale to jest, można powiedzieć, bardzo ważna rzecz w okresie późnego średniowiecza, w okresie wczesno-nowożytnym XVI, XVII, XVIII wieku, gdyż to była, to zaskakujące, pewno część z państwa to przyjmie z niedowierzaniem, ale to była jedna z najbogatszych prowincji Królestwa Polskiego w XIV, znaczy od połowy XIV wieku, no już mówię generalnie o XV, no i później o okresie nowożytnym XVI, XVII wieku. No i stąd też później to zjawisko, o którym ja będę za chwilę mówił, że już w okresie nowożytnym, takiej pełnej nowożytności, czyli w XVI, XVII wieku, że ta prowincja była ofiarą, czy też terenem, przedmiotem takiej najbardziej intensywnej eksploatacji ord tatarskich w XVI, XVII wieku. No właśnie z tego powodu, że była prowincją jedną z najbogatszych. Można powiedzieć, że obok Małopolski i Wielkopolski to zaliczała się do trzech najbogatszych prowincji państwa polsko-litewskiego już od po Unii w Krewie. No i oczywiście później po pokoju toruńskim w 1466 roku dochodzą jeszcze Prusy Królewskie, ale to też jest dosyć bogaty teren. Ale skąd pochodzi to bogactwo na Rusi Czerwonej? No przede wszystkim świetne gleby. Do dzisiaj to są czarnoziemy przede wszystkim. Poza tym świetnie teren skomunikowany z basenem Morza Czarnego, no leżące tak powiedzmy w połowie drogi między Morzem Czarnym a Bałtykiem, więc przez ten teren przechodziły te główne szlaki handlowe ze wschodu na zachód, ale i z południa na północ. No dzisiaj mamy tą Via Carpatię, która jest jakby odtworzeniem tych szlaków tutaj w takim przebiegu południkowym. Te najazdy tatarskie w okresie nowożytnym, no można powiedzieć, że no miały głównie na celu rabunek, czyli wzbogacenie się materialne, zabieranie do niewoli ludzi, sprzedawanie ich oczywiście jako żywy towar na rynkach osmańskich niewolniczych. Ale oczywiście no byłoby błędem sądzić, że tylko na tym się to kończyło, gdyż
Tatarzy, państwo Gerejów, czyli Hanat Krymski, no to było takie, można powiedzieć, państwo, które, no, można powiedzieć, w historiografii rosyjskiej, w dużej części austriackiej, też zachodniej, było uważane za państwo barbarzyńskie, państwo ludzi dzikich. Oczywiście tutaj te najazdy tatarskie też były przedstawiane jako takie, można powiedzieć, takie, no, upust takiego właśnie barbarzyństwa, które były, no, słabo zorganizowane, ale na zasadzie właśnie takiego, takiej czystej brutalności, gołej, nagiej przemocy, która była kierowana wobec ludności cywilnej. No tak jak to robili, nie wiem, w epokach dawnych jakieś ludy, które, no, barbarzyńskie, które napadały na przykład imperium. Cesarstwo rzymskie na przełomie właśnie w pierwszych wiekach naszej ery, u schyłku dziejów Rzymu. Więc no, to, co ja tutaj państwu powiedziałem, więc można powiedzieć, że to miało zupełnie inny charakter. No i żeby to jakby udowodnić, mogę jeszcze powiedzieć właśnie o jednym ważnym aspekcie. A mianowicie, no jeszcze nawiązując do tej mapy, już do której nie wrócimy, te obszary Europy Środkowej i Wschodniej, które się znajdowały od XIII wieku aż po XIV wiek w orbicie wpływów Złotej Ordy, czyli właśnie tego państwa, które było kontynuacją Imperium Genghis Khana. Ono oczywiście później, czyli w latach 60. te tereny ziem ruskich dostały się pod władanie Olgierda, wielkiego księcia litewskiego. No i właśnie tą drogą poprzez Litwę, no, oczywiście znalazły się później w granicach Rzeczypospolitej po Unii Lubelskiej. Ale o co mi chodzi? Generalnie, no, zmierzam do tego, żeby pokazać, że władanie tymi ziemiami w okresie późnego średniowiecza przez Złotą Ordę miało takie przełożenie, że gdy upadała właśnie Złota Orda w drugiej połowie, znaczy na przełomie XIV i XV wieku, znaczy powstawał nowy podmiot geopolityczny, czyli Hanat Krymski, który notabene przetrwał najdłużej z tych wszystkich hanatów krymskich, które powstały po rozpadzie Złotej Ordzie, aż do schyłku XVIII wieku, to te tereny jakby zostały przekazane na mocy takiego układu, który był zawarty przez księcia Olgierda z jednym z właśnie z tych ostatnich hanów Złotej Ordy w latach 60., już teraz nie pamiętam daty. No w każdym razie chodziło o to, że i później tą samą jakby ten sam układ odniesień przejęli hanowie krymscy, czyli cały czas była mowa w tych układach dwustronnych, polsko-tatarskich, wcześniej polsko, znaczy tatarsko-litewskich, układach rozejmowych czy pokojowych, że te ziemie dostały się na własność książąt, wielkich książąt litewskich poprzez dobrowolne zrzeczenie się przez ich właściwych suzerenów, właściwych władców, a tymi władcami byli oczywiście Czyngisydzi, czyli właśnie ci następcy Złotej Ordy w postaci dynastii Gerejów. No i oczywiście ta zależność, która była, no, de jure uznawana przez wielkich książąt litewskich, później przez królów polskich, poprzez te układy dwustronne z hanami tatarskimi. No, w tych układach były takie zapisy o wypłacaniu corocznie upominków przez królów polskich, wielkich książąt litewskich na rzecz hanów krymskich. I one sięgały mniej więcej, to nie była duża kwota, to była kwota mniej więcej 20 tysięcy złotych plus jeszcze w naturaliach, czyli w płótnie i w jakichś tam podarkach. Czyli no można powiedzieć, że kwota, no, bardzo niewygórowana w stosunku do tego, co Tatarzy powodowali za to, że król polski czy wielki książę litewski czasem tych upominków nie płacił. Bo Tatarzy, żeby tutaj właśnie państwu wyjaśnić tą jedną ważną rzecz, uważali za działalność legalną zupełnie organizowanie tych najazdów na ziemię państwa polsko-litewskiego w przypadku, gdy te upominki nie były wypłacane. Więc no, to była taka dźwignia, taki mechanizm, można powiedzieć, spustowy, że gdy tych upominków nie wypłacano albo się spóźniano, no to Tatarzy uważali, że mogą je wymusić na drodze właśnie organizowania tych najazdów grabieżczych. Oczywiście, no, były też takie listy, na przykład Han Inajet Gerej w 1635 roku napisał list do Władysława IV, w którym pisał, żeby rozważył
mój kochany brat, bo tak się do niego zwracał w tym liście, czy wypłacenie tych upominków nie będzie lepszym rozwiązaniem niż gdy, jeśli nie wypłaci tych upominków na czas, to Tatarzy, mówiło tutaj o 100 tysiącach jeźdźców tatarskich. Oczywiście liczba fantastyczna. No, chodziło prawdopodobnie o liczbę komunika też tatarskiego, a nie tylko samych jeźdźców. To on oczywiście będzie mógł spustoszyć te tereny pogranicza i sam sobie weźmie te upominki w postaci nie gotówki, ale w naturaliach, czyli w ludności i w bydle. No bo tak dosłownie napisał. Więc tutaj mamy tą metodę jakby prowadzenia polityki przez pokolenia Hanów Krymskich, która się zasadzała właśnie na dążeniu do osiąganiu tych korzyści finansowych z powodu dawnej zwierzchności nad ziemiami ruskimi, które teraz znajdowały się już pod władzą książąt litewskich i królów Polski, czy później Rzeczypospolitej ogólnie. Więc no tutaj jest bardzo ciekawa, można powiedzieć, taka sytuacja, która do tej pory też jakby nie była podkreślana przez historyków. No i oczywiście to była taka forma zastępczego władania tymi ziemi, czy takiej przestrzennej formy sprawowania władzy przez te upominki, czy też oczywiście przez organizowanie corocznie tych dużych czy średnich najazdów, gdyż no to miało na celu właśnie wybieranie tych środków pieniężnych, które były zagwarantowane de jure w układach dyplomatycznych, które też przeszły do niektórych układów polsko-tureckich, czyli tak zwanych ahdname, czyli listów przymiernych, które były wydawane przez sułtanów dla królów polskich w XVI, a nawet jeszcze w XVII wieku. Także no, też należy brać pod uwagę ten szerszy kontekst geopolityczny tego zjawiska najazdu. Jasyr uzyskany w XVII wieku przez Tatarów. Tutaj mamy te dwa wysokie słupki, to są właśnie te dwa najazdy, o których mówiliśmy. I oczywiście szereg mniejszych, ten 1624, 29, to jest, no, praktycznie nie ma danych. To jest konsekwencja tego, że siły koronne zwyciężały w bitwach, można je tak nazwać, takimi działaniami ratowniczymi, podczas których odbijano ten Jasyr. Bitwa pod Martynowem 1624, bitwa pod Obelnicą, Haliczem 1629 rok. I teraz jeszcze bardzo ciekawa rzecz, ikonografia kościoła cerkwi wschodniej, prawosławnej. Mamy tutaj trzy przedstawienia ikony Sądu Ostatecznego, na których widać, zaraz to pokażę, jest. On tutaj jest chyba niewidoczny, zaraz na tym drugim będzie widoczny. Widać właśnie ten jaser tatarski, który jest wiedziony przez Tatarów. No ale oczywiście jako postaci szatanów, diabłów, wiodący lud, który jest skazany na potępienie, no na męki wieczne. I co charakterystyczne, tutaj może tego nie widać, ale ta ludność skazana właśnie na potępienie jest przedstawiona właśnie jako Jasyr. I tutaj ci jeńcy, ci brańcy tatarscy są wiązani za szyję powrozami, rzemieniami i prowadzeni właśnie do koszów tatarskich. No i tutaj mamy właśnie kolejny jakby dowód na to, jak ta trauma przenikała do mentalności, do tych zjawisk już, można powiedzieć, szerszych. No to chodziło też o te procesy zradzenia sobie z tą traumą, jakby zniwelowaniem tego procesu wiktymizacji, o którym też nie powiedziałem, już nie powiem, bo nie ma dzisiaj czasu. No i jeszcze jedna chyba. Tak, tutaj lepiej to widać, ten jasyr tutaj wiązany za szyję. I oczywiście potwierdzeniem tego są te źródła, o których ja tutaj mówię, które pokazują właśnie, my mamy zeznania, no tutaj już dużo nie powiem, tej Kasi Kolasy, która jest, to jest takie bardzo rzadkie, unikatowe zeznanie branki tatarskiej, która wróciła po 4 latach do domu, czyli ze wsi Morawsko pod Jarosławiem, wzięta w jasyr w 1672 roku. Oczywiście no, niesamowicie traumatyczne przeżycie tej kilkuletniej dziewczynki, ona miała wtedy 8 albo 9 lat. Wróciła w 1676 na skutek traktatu w Żurawnie, jeden z punktów tego pokoju
z Turkami gwarantował właśnie zwrot jeńców. No i Kasia w ten sposób wróciła i później po latach złożyła zeznanie. No i to jest też właśnie przedmiotem moich rozważań, gdyż no, pokazuje wszystkie te symptomy, o których mówiliśmy wcześniej, które były pokazane właśnie w tym manualu z 1980 roku amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. No i te przeżycia Kasi, no jakby pokazują czubek góry lodowej, jeśli chodzi właśnie o te traumatyczne przeżycia mas, tysięcy, setek tysięcy ludności branej w Jasyr przez Tatarów w XV, XVI, XVII wieku. Nie będziemy więcej mówić, no i jeszcze tutaj Państwu pokażę no, Timura Karima, jak to mogło wyglądać w jego ujęciu. Tutaj też oczywiście komunik tatarski, który biegnie, znaczy torchak tatarski, który zmierza w kierunku jakiejś wsi i ma być oczywiście, te konie są po to, żeby tych jeńców czy tą zdobycz wziąć na te pachmaty tatarskie. Czyli no jesteśmy w ruchu razem z Tatarami, także przerywam na razie. Dziękuję. Który mógłby tak jeszcze pewnie długo opowiadać. Proszę Państwa, ja poproszę o pytania. Pytanie brzmi, czy ze strony polskiej były takie nieautoryzowane wypady na stronę krymską? Co aż by się prosiło, mając w pamięci na przykład grupę Lisowszczyków, o ile dobrze pamiętam, i wyprawy trochę bardziej na północ. Mhm. I drugie pytanie, bo na bank przeprowadził Pan kwerendę odpowiednią. Jestem więcej niż pewien, bo takie rzeczy się robi podczas doktoratu. I to po części też by nam mówiło o post-traumatic disorder na danych terenach, w danych województwach. Jak spadły wpływy podatkowe z danych województw? Ponieważ to by nam mówiło o zmianie zarówno liczby ludności, jak i ruchomości i nieruchomości na danym terenie, plus odpływ ludności tam, gdzie jest bezpieczniej. Mm-hmm. Dziękuję. To zacznę od tego drugiego pytania. No wydaje mi się, że no, oczywiście źródła skarbowo-podatkowe nie są tutaj źródłem idealnym, ale są najlepszym źródłem, na jaki można się oprzeć, badając skutki zniszczeń. No to mogę powiedzieć jako już doświadczony badacz, historyk, który się zajmował tym co najmniej już od 10 lat. No i oczywiście tutaj mamy do czynienia z tym zjawiskiem i oczywiście ono jest największy, zakres tego zjawiska mamy na Rusi Czerwonej. W pierwszej połowie XVII wieku, no, pozostańmy na razie na gruncie ziemi przemyskiej, w pierwszej połowie XVII wieku, czy nawet w pierwszej ćwierci XVII wieku, no, do roku 1629, potencjał ziemi przemyskiej, czyli właśnie te wpływy podatkowe też, bo to oczywiście miało ścisły związek, no, kurczą się o mniej więcej 40% do 50% z tego obszaru, więc no, jest to jakby, no, ta trauma przejawiała się też no, na tym gruncie, na tej płaszczyźnie gospodarczej. Czyli drastyczny spadek możliwości płatniczych ludności wiejskiej, szlachty, w mniejszym zakresie miast, no, gdyż te działania tatarskie głównie rozgrywały się na terenach wiejskich. No i możemy tutaj mówić o takim ruralizmie militarnym ze strony ord tatarskich, co się oczywiście przekładało na to, że głównie niszczona była te obszary wiejskie, a w mniejszym zakresie miasta, gdyż no, Tatarzy, tak jak mówiłem wcześniej, unikali celowo, nie atakowali dużych ośrodków czy średniej wielkości ośrodków miejskich, a skupiali się na tych małych, które nie posiadały systemów obronnych albo posiadały je słabe. Chociaż atakowali też duże miasta typu właśnie Przemyśl, Lwów, o kamienicę nie kusili za duże. Także generalnie faktycznie no, ta trauma jest widoczna w tej sferze gospodarczej również. I oczywiście to też miało bezpośrednie przełożenie też na tą traumę faktycznie, o której ja tutaj mówiłem, gdyż no, spalenie domu, pozbawienie życia własnego dziecka, córki, żony, matki, no bo z tym mieliśmy do czynienia, no to było podstawowe
przyczyny właśnie tej traumy, czyli właśnie te dramatyczne przeżycia, które się wiązały z napadami na poszczególne wsie. No i oczywiście też spadek, czyli ta deprywacja ekonomiczna, czyli rabunek całego mienia, spalenie domu i śmierć najbliższych, czy wzięcie w jaser, co równało się praktycznie śmierci, gdyż w kontekście uwarunkowań formalno-prawnych człowieka, który został wzięty w jaser, uważano za de facto zmarłego, na przykład małżonek, który został, żona czy mąż został wzięty w jaser, byli uprawnieni do zawierania kolejnych związków małżeńskich takie małżeństwo było jakby unieważnione w świetle prawa Kościoła katolickiego w tym czasie. Ustawy specjalne były na ten temat. A pierwsze pytanie jeszcze raz proszę przypomnieć, bo... Tak, to od razu sobie pomyślałem o tym, że był taki okres lata 40., lata 50. XVI wieku, czyli te akcje podejmowane przez starostów w województwie kijowskim. No i takim najbardziej znaną postacią jest Bernard Pretwicz, Ślązak notabene, który prowadził te działania też o profilu asymetrycznym, ale wobec ludności osmańskiej na pobrzeżach Budżaku, czy też tam więcej na dzikich polach. No i to miało na celu to samo, czyli kradzież bydła, kradzież mienia i zemsta za najazdy Tatarów. Ale oczywiście to był tylko jeden z okresów. W XVII wieku kozacy przejmują jakby pałeczkę i jest to przyczyną wielkich zadrażnień, można powiedzieć, już tak na takim poziomie międzynarodowym układów dwustronnych, bilateralnych między Imperium Osmańskim a Rzeczpospolitą, gdyż kozacy nie tylko palą pobrzeża północne Morza Czarnego, ale dochodzą do ciśniny, wpływają w ciśninę Bospor i palą przedmieścia Stambułu. Sam Stambuł płonie, więc sułtanowie tureccy, osmańscy mogą oglądać sami naocznie, byli naocznymi świadkami, jak pali się ich stolica, a dokonują tego poddań Rzeczypospolitej. Więc takie rzeczy się działy i właśnie o tym nie mówiłem, ale to była też jedna z przyczyn, tu już mówię głównie o latach 90. XVI wieku i o pierwszej połowie XVII wieku, te rajdy morskie kozaków były jedną z przyczyn zaognienia się tych stosunków dwustronnych, polsko-tureckich i tatarskich. No i oczywiście po pokoju chocimskim w 1621 dochodzi do tak zwanej wojny zastępczej, proxy war. Mamy tutaj wzajemne napady kozaków jako poddanych Rzeczypospolitej i Tatarów jako poddanych sułtana, kierowanych właśnie na oba państwa. Oczywiście rękami swoich poddanych. Wojska osmańskie i koronne jakby nie biorą w tym bezpośredniego udziału, ale można powiedzieć o takiej właśnie wojnie zastępczej. Więc te działania cały czas mają miejsce, z tym, że do właściwej, do takiej otwartej wojny nie dochodzi. Więc cały czas mamy z takim pulsowaniem tego życia jakby drugiego dna tego militarnego. Podobnie można mówić o drugiej połowie XVII wieku, ale już na razie przerwę. Oczywiście, tak. Dziękujemy Andrzejowi Bigie. Proszę Państwa, zanim zapowiem ostatniego naszego prelegenta, jeszcze słowo, ponieważ jest z nami Hubert, który rysuje i jak ktoś chce mieć w komiksie Królową Elżbietę albo Pikiniera albo coś innego fajnego, to może się zgłosić do Huberta i taki facet z brodą, proszę księdza, tam stoi na końcu. Proszę Państwa, ostatnim prelegentem jest nasz kolega ze Szkoły Nawigatorów, z blogowiska, który się podpisuje Piotr, czyli Piotr Kalinowski. I tytuł jego wykładu jest zupełnie niezwykły, bo brzmi Banknotowa dyplomacja Rzeszy. Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie i za możliwość amatorskiej prezentacji wśród takich gwiazd nauki. Zanim przejdziemy do przedstawień dyplomatycznych Rzeszy na banknotach, trzeba najpierw powiedzieć, co to są banknoty i czym w ogóle była Rzesza. Banknoty większość z Państwa posiada w, port-
portfelach, chyba że już macie karty kredytowe, czyli plastyk. Pierwsze banknoty w Europie pojawiły się w Szwecji. Na świecie pierwsze banknoty pojawiły się w Chinach, z tym, że chiński system finansowy wyglądał zupełnie inaczej niż w Europie. On nie był oparty o srebro i złoto, tylko był oparty o abstrakcyjne jednostki. W Europie pierwsze banknoty pojawiły się w Szwecji w latach 1662-64. I one nie miały praktycznie żadnych jakichś ilustracji. Było to opis z podpisami, z pieczęcią banku, że jest okaziciel niniejszego dokumentu otrzyma równowartość w miedzi. Szwecja była takim dość nietypowym krajem, w którym akurat występowały braki kruszców tradycyjnie kojarzonych z mennictwem, czyli srebra i złota. I tam kursowało coś takiego jak plate mint, czyli monety wykonane z miedzi. No, największy nominał, który jest przechowywany w Królewskim Gabinecie Numizmatycznym w Sztokholmie, to jest waga 1975 kg płyty miedzianej. Z czymś takim nikt nie chodził, bo po co? Także w związku z tym bank w zamian za to w pokryciu 1:1 wydawał dokumenty tak jakby depozytowe. To przejęły również inne banki później, głównie szkockie i angielskie. Później to przejęły holenderskie banki i powoli to trafiało na całą Europę. Początkowo, tak jak widzicie tutaj na... Jak widzicie, tutaj jest tylko sucha pieczęć i podpisy odręczne plus numer odręcznie nanoszony. To są jedyne systemy, które zabezpieczały przed podrobieniem. To jest początkowo. W dalszym ciągu, jak się rozwijała technika, tu akurat jest przedstawiony w XVIII-wieczny angielski satyryczny banknot. Tam już dochodziło do tego, że banknoty różnych banków z tą samą nominałem miały różny kurs. Po prostu niektórzy przestali przestrzegać tego, co było podstawą, czyli zabezpieczenia. Dochodziły już różne przekręty i w związku z tym to jest taki satyryczny banknot, gdzie po prostu pokazano, co się dzieje z ludźmi, którzy obracają papierowym pieniądzem. Wyraźnie widać tam całą rzeszę tych ludzi. Między innymi z Anglii, w Portugalii i we Francji później pojawiają się już jakieś rysunki na banknotach. Początkowo są to, symbolika jest głównie albo rewolucyjna, albo masońska. Pierwsze banknoty polskie, które były insurekcji kościuszkowskiej, również mają masońską i rewolucyjną symbolikę. Później, w późniejszych latach, przy znacznie lepszych technologiach druku już wchodzą banknoty kolorowe, to jest druga połowa XIX wieku. I to mniej więcej są czasy, kiedy odrodziła się Rzesza Niemiecka, jaką znamy z podręczników w wersji mało niemieckiej, bo to nie jest cała Rzesza, która istniała jako Święte Cesarstwo. Jest pozbawiona Austrii, Szwajcarii, Holandii, Belgii. Jest to ta wersja, gdzie kolorem ciemno-niebieskim widać Prusy, które nadały całej Rzeszy swój charakter. O czym zresztą mieliśmy już wykład dzisiaj. To jest właśnie banknot, który macie Państwo ze sobą. Jest to pierwszy banknot, na którym jest oficjalnie powiedziane w symbolice, że od tej pory będziemy informować przez banknoty. Na banknocie widzicie herolda. Zadaniem herolda jest przekazywanie informacji. To jest Rzesza, której nie znamy z podręczników. Czyli wszystkie... Tak, Rzesza Niemiecka, która znajdowała się w Europie, ale oprócz tego mamy tutaj Mała Wenecja, pierwszą kolonię Rzeszy, konkretnie powstałą w 1519 roku
założoną przez Bank Fugerów na podstawie koncesji cesarskiej. Druga kolonia Haunish Indien, czyli Indie, które należały do hrabstwa Hainau, takiego małego hrabstwa w pobliżu Frankfurtu nad Odrą, czyli tłumacząc to tak bardziej, to powinno być to, że to jest przykrywka Hanzy, bo Hamburg był miastem Hanzy. Frankfurt. Hamburg, miasto Hamburg w 1850 tutaj w okolicach Nowej Zelandii zajmuje, 1842 zajmujesz Hattam Isle, wyspy Hattam. W 1828 roku w okolicach miasta Cherson przy Krymie powstaje kolonia księstwa Anhalt-Ketten. Oficjalnie książę Anhalt-Ketten był księciem pszczyńskim, czyli to jest kolonia finansowana ze środków Górnego Śląska. Księstwa, tu następne. Kolonizacja cały czas niemiecka idzie do Teksasu od 1842 roku i do Brazylii, w te same miejsca, w okolice Orinoco. Jeszcze w tego wcześniejszych kolonizacji Hanzy praktycznie, czyli Kurlandia miała wyspę Tobago, dzisiejszy Trinidad i Tobago w Indiach Zachodnich. Później zaczyna się już kolonizacja Rzeszy po zjednoczeniu. Po przetrawieniu praktycznie zjednoczeniu Niemiec, około 10 lat później zaczyna się wyścig o kolonie w Afryce i w Oceanii. Praktycznie tutaj są jeszcze na czerwono zaznaczone brandenburskie kolonie, ale to była gra z Wielką Brytanią, która bardziej przypominała nie szachy, a kółko krzyżyk. Po zajęciu przez Wielką Brytanię Indii i wykupieniu przez Disraeliego kanału sueskiego z rąk francuskich, Niemcy kolonizują prawie cały pas wschodniej Afryki. Ważnym dla Rzeszy momentem było zdobycie portu Kiałczoł, Think Tank chyba. W tym momencie w 1898 roku zostało wypuszczone do obiegu banknoty, których jest wymowa panujemy na morzach. Z daleka widać statki, tu widać towary, przemysł. To jest Germania. Przy ręce ma miecz, po który w każdej chwili może sięgnąć i gałązkę palmową, żeby jeszcze pragnie pokoju. Następny banknot, który jest, wyraźnie wskazuje, że my chcemy pokoju, jest to tutaj. Germania wysyła przez morze gołębia pokoju z gałązką oliwną. Ale z drugiej strony mamy smoka na skarbach. Pokój tak, ale swoich skarbów będziemy szczec. Długo szukałem, co to może być za smok. Wychodzi na to, że jedyne odwołanie to jest do poematu Beowulf brytyjskiego, staroangielskiego. Tam chodziło o to, że kto zabije smoka, ten posiądzie wszystkie skarby głównie. No ale no jak pokazała historia, Brytania sama tego smoka nie była w stanie zabić, jeśli chodzi o Rzeszę. To jest już banknot, który żeśmy omawiali kiedyś na blogu. Cała doktryna polityczna Rzeszy. W 1908 roku banknot wprowadzono do obiegu. W tym momencie pułkownik Edward Montagu Stuart Worley publikował na łamach Daily Telegraph skompilowany z prywatnych rozmów z cesarzem w czasie manewrów w Alzacji wywiad. No, wywiad był taki ciekawy, że Daily Telegraph, jak zobaczył, że jest wywiad z Kaiserem, to wysłał to do Rzeszy w celu akceptacji, w celu autoryzacji tego. Kaiser w tym czasie przebywał na swoim jachcie, czyli powinien się tym zająć rząd, bo Kaiser nie miał za bardzo prawa wypowiadania się w sprawach międzynarodowych. Rząd
Premier Bilow był gdzieś w delegacji. Minister spraw zagranicznych też go nie było w tym czasie. Trafiło to na biurko zwykłego urzędnika, który jak przeczytał, że jest to wywiad z cesarzem, to go podpisał do autoryzacji. Rozpętało się piekło i premier Bilow musiał zrezygnować z funkcji. To jest praktyczne wykorzystanie tego, co dziś mamy w Polsce z nagrywaniem prywatnych rozmów. Chodziło głównie o to, że cesarz wypowiadał się pozytywnie o Brytyjczykach w czasie wojny burskiej, wskazywał wszystkie błędy, jakie Anglia popełniła w czasie tej wojny i wypowiedział się, że flota niemiecka nie jest budowana przeciw Wielkiej Brytanii, tylko przeciw Japonii. Zupełnie inaczej to zostało odebrane w Niemczech. W latach 1905-1912 jedyny bank kolonialny niemiecki w Afryce wypuszcza banknoty, na których jest cesarz Wilhelm. Tanzania była jedynym, Tanganyika, Tanzania to jest razem z Zanzibarem, Zanzibar był odstąpiony Wielkiej Brytanii. Tanganyika była jedynym miejscem, które było w stanie przeciąć ewentualną linię kolejową Kapsztad-Kair. Doprowadziły firmy Krupa, doprowadziły do tego, że Tanganyika została skolejowana bardzo szybko w poprzek. Nie wzdłuż, tak jakby Brytyjczycy sobie chcieli, tylko w poprzek i zupełnie innym rozstawem torów. Ta propaganda, którą tutaj widzicie, miała bardzo mocne znaczenie, bo trzeba było jakoś ludzi, którzy tam byli, uodpornić na propagandę brytyjską. Skutek tego był taki, że w czasie I wojny światowej w koloniach wszystkie kolonie poddały się po krótkim okresie czasu, a Tanganyika walczyła nawet dłużej niż podpisanie układu pokojowego we Francji. Dopiero w 19 roku zaprzestano tam oporu. W 1907 roku po stłumieniu powstania bokserów w Chinach bank, Deutsche Asiatische Bank, wypuszcza banknot, na którym widzimy Germanię stylizowaną na Brytanię. Już nie czeka, że nie straszy w ten sposób, że w każdej chwili możemy użyć broni, jak się przygotujemy. Tu jest włócznia, którą można w każdej chwili użyć. Chińczycy powinni wiedzieć, że zabójstwo niemieckiego konsula będzie surowo ukarane. Do tego doszła jeszcze tak zwana chuńska mowa cesarza Wilhelma, który wojskom ekspedycyjnym, międzynarodowym, których trzon stanowiły niemieckie wojska, nakazał palić, niszczyć, tak żeby zapamiętali na długo, że nie wolno się przeciwstawiać Europejczykom. Ta wojna później w czasie pierwszej, ta mowa w czasie pierwszej wojny była wielokrotnie wykorzystywana przez angielską propagandę jako przykład tego, do czego są zdolni Niemcy, ale to było standardowe działanie wtedy. W krajach podbitych w Europie, na przykład w Rumunii i na terenach rosyjskich, czyli to się nazywało Oberost, w czasie I wojny światowej ludności pokazywano, że będziemy dbać o przemysł i gospodarkę. Są symbole, tak jak widzicie na banknocie Oberostu, przemysłu i gospodarki, tak samo tutaj. Merkury i Ceres. Handel, przemysł, gospodarka. W przypadku Polski, oprócz Ceres i Merkurego, znalazł się jeszcze symbol narodowy. Niemcy po prostu przypomnieli, że to oni są tym, kto stworzył państwo polskie od nowa. To, co widzieliście państwo, to było to, co było skierowane przez Rzeszę na zewnątrz, a teraz to, co zobaczycie, to jest skierowane przez kraje do Rzeszy. I bardzo przepraszam, jeśli kogoś urażę, ale to będzie rozpatrywane pod tym kątem, jak to widzą władze finansowe Rzeszy. W Belgii w 1961 roku do obiegu wprowadzono banknot z Małgorzatą Habsburg, namiestniczką Niderlandów. W tym samym roku Belgia po raz pierwszy obejmuje prezydencję w EWG jeszcze.
Zaraz po niej prezydencję obejmuje RFN. I tak to trwa do czasu, dopóki do EWG nie zostaje włączona Wielka Brytania. W tym momencie ona wchodzi do środka. Ale w tym samym też roku Belgia uznaje niepodległość Katangi. Jako jedyny kraj na świecie. Bośnia. To jest ułożone alfabetycznie, także to nie będzie chronologiczne. Bośnia po wojnie wprowadza banknoty, które się nazywają marka, konwertni marka, marka zamienna. Te banknoty są drukowane w dwóch wersjach z taką samą mocą obiegu. Jedna dla Republiki Serbskiej w Bośni i druga dla Bośni. Jest oparte dokładnie jeden do jednego o markę niemiecką. W czasie wojny w Jugosławii wszystkie praktycznie przeliczniki przy inflacji, która tam występowała, były oparte o markę niemiecką. Między innymi Czarnogóra w czasie, po którejś tam już wymianie pieniędzy, stwierdziła, że przechodzi bezpośrednio na markę niemiecką i w tej chwili jest ma euro. Polska, 38 rok. 1 października do obiegu wchodzi banknot z Bolesławem Chrobrym. 2 października wojska polskie wkraczają na Zaolzie. Bolesław Chrobry w rozumieniu Rzeszy jest to człowiek, który był koronowany przez cesarza w roku 1000 w czasie zjazdu gnieździeńskiego. Przy bardzo wielkim zdziwieniu panów niemieckich cesarz Otton założył mu tą koronę, zdejmując diadem, zdejmując go ze swoich skroni, diadem cesarski, co przy wychowaniu cesarza Ottona w bizantyjskiej tradycji miało sugerować, że Chrobry od tej chwili jest współcesarzem Rzeszy. Ciężko powiedzieć, jak Chrobry to odebrał, ale panowie Rzeszy byli lekko tam zniesmaczeni, ale po śmierci Ottona Chrobry włączył się w walki sukcesyjne, które trwały od 1002 do 1014 roku. Ostatecznie te walki przegrał z Henrykiem Świętym, następnym cesarzem. Ten sam banknot, znaczy ten sam motyw z Bolesławem Chrobrym jest w 77 i 94 roku. W 77 roku w Polsce jest wizyta sekretarza generalnego ONZ Kurta Waldheima, który wcześniej był kanclerzem Austrii. Czy do czegoś doszło, ciężko mi jest powiedzieć w tej chwili. W 65 roku wprowadzany jest do obiegu banknot z Kopernikiem. Jedynym pruskim poddanym, który stanął po stronie Polski, tak można powiedzieć, przeciwko zakonowi, był wybitnym naukowcem, do którego przyznają się i Niemcy, i Polacy. W tym samym roku, w 65, jest list biskupów polskich do biskupów niemieckich. Przebaczamy i prosimy o przebaczenie. Ten sam motyw po wymianie pieniędzy powraca w 75 roku. W tym samym roku to, co znalazłem w Wikipedii, jest znowu wizyta kanclerza Austrii. W 2008 roku Polska wprowadza do obiegu, to nie są, nie wprowadza do obiegu, wprowadza banknoty kolekcjonerskie z Józefem Piłsudskim, który był, o czym wszyscy wiemy, agentem między innymi wywiadu niemieckiego. I był namaszczony przez Niemcy do rządzenia Polską praktycznie. W 2017 roku Polska wprowadza banknot z Janem Sobieskim, najemnikiem Rzeszy, który za pieniądze obronił Wiedeń. Następnie Rosja. W 1866 roku banknot z Piotrem Wielkim. Ciężko stwierdzić, czy to był wtedy sygnał dla Niemiec, dla Holandii czy do Anglii, bo Piotr Wielki udawał się wszędzie po kredyty. W 1998 z wymowy banknotu też trudno, ale banknot w latach 90. XX wieku, który jest wydany, jest jednocześnie proangielski. Jest to pomnik w Archangelsku. Następny banknot rosyjski jest to caryca Katarzyna, księżna niemiecka, Zofia Anhalt-Zerbst chyba. Motyw ten powtarzano jeszcze w 1910 roku.
W 2015 roku po zajęciu Krymu Rosjanie wprowadzają banknot kolekcjonerski, na którym jest pomnik obrony Sewastopola. Jest to karabin maszynowy, był broniony przeciwko wojnie z Niemcami. Także to jest wyraźnie powiedzenie przez Rosjan, że Krym jest nasz i go teraz nie oddamy. Ten sam pomnik pojawia się na banknotach już obiegowych wprowadzonych w 2017 roku. Ale razem z tym banknotem jest prowadzony banknot z mostem we Władywostoku. Oznaczałoby to, że będziemy współpracować z Unią, ale na naszych warunkach. Szkocja, 2007 rok. W Szkocji jest 5 banków emisyjnych na chwilę obecną. Także nie można powiedzieć dokładnie, ale to jest największy bank, Bank Szkocki. Cała seria jest prounijna. Serbia w 1999 roku zmienia walutę, jeszcze wtedy jako Bank Jugosławii, zmienia walutę na 1:1 do marki niemieckiej i przerysowuje dokładnie niemieckie symboliki, które są na niemieckich banknotach. Dziękujemy bardzo Piotrowi Kalinowskiemu i poproszę Państwa o pytania. Ja mam takie pytanie, bo tu padła taka teza, że Józef Piłsudski był niemieckim agentem. Ja nie jestem Piłsudczykiem, ale no, mnie to ciekawi, na jakiej podstawie Pan tak twierdzi. Ja czytałem dokumenty w archiwum Bundesmilitär Archiv we Freiburgu, korespondencja między generałem Besselerem, gubernatorem niemieckim w Warszawie, a Hindenburgiem Ludendorffem, to była trzecia komenda OHL od sierpnia 16 roku, i też korespondencję między Besselerem a kanclerzem Rzeszy i między kanclerzem Rzeszy a Ludendorffem i Hindenburgiem. Tam, jak pojawia się nazwisko Piłsudski, to zazwyczaj w negatywnym sensie, to znaczy, że to jest szkodnik. Po pierwsze irytowało niemieckich oficerów to, że amator, który nie skończył żadnej szkoły wojskowej, w ogóle coś mówi o armii, a poza tym politycznie on jest nam bardzo szkodliwy, bo po prostu no, krzyżuje nam tutaj koncepcje, które my mamy odnośnie Polski. Więc moje pytanie jest, na jakiej podstawie pan uważa, że on był niemieckim agentem? Został aresztowany w twierdze Magdeburga i później wypuszczony i przekazana mu została władza przez Radę Regencyjną, która była powołana przez władze niemieckie. No, ale to, wiem, że to jest za mało. To nie są fakty. To jest domysł. No więc właśnie, a fakty są też takie, że proszę Państwa, jesienią 18 roku graniczymy z Niemcami od wschodu i od zachodu. Od zachodu rzecz normalna, od wschodu mamy gdzieś 500 tysięcy wojsk Oberost, tak, które bardzo chcą wrócić najkrótszą drogą do ojczyzny. A wystarczy popatrzeć na mapę, żeby wiedzieć, że droga z Grodna, Skowna, Zwinna do Berlina najkrócej przez Warszawę biegnie, dlatego siłą rzeczy on musiał z Niemcami rozmawiać, żeby tą ewakuację przeprowadzić przez Prusy Wschodnie, przez Gdańsk. W Powstaniu Wielkopolskim to wyraźnie widać, działania militarne, chociaż mogły iść dalej na północ za linię kolejową, która biegnie przez Krzyż i dalej na Kostrzyn i do Berlina, one nie dochodziły tam, ponieważ to była polityczna decyzja, żeby zatrzymać tam oddziały powstańcze, żeby Oberost przerzucany był szybko do Rzeszy, a to było kilkaset tysięcy wojsk niemieckich zwycięskich. Latem 1918 roku Niemcy są na Kaukazie i na Krymie, więc oni nie zaznali, że tak powiem, goryczy porażki, ich trzeba było szybko ewakuować. Także Ja bym tutaj starał się być ostrożnym wobec ferowania aż takich ostrych tez, że Piłsudski był niemieckim agentem. Ze źródeł niemieckich, które ja widziałem, poufnych korespondencji najwyższych czynników wojskowych i cywilnych Rzeszy, od lata 16 roku, kiedy dwóch wybitnych Wielkopolan przyjęło dowództwo armii niemieckiej, czyli Hindenburg urodzony w Poznaniu i Ludendorff urodzony pod Swarzędzem, o Piłsudskim tylko negatywnie.
To ja jeszcze coś powiem, ponieważ jest taka książka Ryszarda Świętka, która w internecie jest sprzedawana po 500 albo i po 600 zł. Ja stosowne fragmenty, bo całości nie przeczytałem, i na tej podstawie te sugestie są wysnuwane, bo tam jest opis, jak kontrwywiad austro-węgierski werbował Piłsudskiego i... Ja wiem, ale tam jest właśnie taka sugestia, że już wtedy Austriacy byli na sztywno sprzęgnięci ze strukturami służb niemieckich i to jest niemożliwe, żeby nie był niemieckim agentem, będąc agentem austriackim. O. Taka sugestia. Określił pan króla Jana III Sobieskiego najemnikiem Rzeszy. Wobec tego pytam pana, jaki trybut, jaką zapłatę ze strony Rzeszy otrzymał król Jan III Sobieski? Wcześniej nasz wykładowca uprzedził, że będzie mówił o tych sprawach z punktu widzenia Rzeszy. Więc z punktu widzenia cesarza Leopolda, który się nawet po bitwie nie przywitał z królem, tylko go ominął sprytnie, mogło to tak wyglądać, że po prostu wynajął człowieka do tej akcji, oszczędzając własnych ludzi. Więc było zapowiedziane, że z punktu widzenia Rzeszy, a nie z jakichś innych punktów widzenia. Teraz wojny. Tak, ja mam takie pytanie, bo pan mówił o polskiej ikonografii w tych banknotach w odniesieniu do Rzeszy. Czy Niemcy traktują nas jako partnera, czyli czy są jakieś odniesienia do Polski w banknotach niemieckich? Żadnych. Nie było, a w tej chwili nie ma banknotów niemieckich. Są banknoty unijne. To ja wrócę do tego Piłsudskiego, ponieważ mam w domu niemiecką biografię Maksymiliana Otto Runge, bardzo ciekawej, fascynującej postaci, ostatniego szefa kontrwywiadu Austro-Węgier, który zrobił karierę następującą, że po Redlu został wiceszefem, bo ten wiceszef był ważniejszy niż sam szef, przetrwał całą pierwszą wojnę, potem był w służbach austriackich, potem go zamknęli w Dachau, a potem po zajęciu Austrii po wojnie przez Związek Radziecki jakoś to przetrwał i budował struktury tajnych służb austriackich. Bardzo ciekawa postać. I w tej biografii, i to jest człowiek, który prowadził rozmowy z Piłsudskim na temat i redenty na terenie Królestwa. I w tej arcyciekawej biografii, proszę państwa, nazwisko Piłsudski pojawia się raz. Raz, to tak a propos, że żadnych ofert ze strony niemieckiej do Polski nie ma. Z tego, co pisze Świętek w swojej książce, no to relacja pomiędzy tymi austriackimi tajniakami a Piłsudskim i jego ludźmi, no była szczególna i głęboka i pieniądze w grę wchodziły nie wiadomo co. Natomiast mamy biografię Maksymiliana Otto Runge i tam Piłsudski jest wymieniony raz. Raz. Proszę państwa, zbliża się godzina 19, a ja muszę jeszcze przeprowadzić dwa wywiady. Więc dla mnie to nie koniec pracy, ale proponuję, żebyśmy w tym momencie zakończyli. Jeszcze jedna mała uwaga. Każdy z państwa otrzymał wypłatę miesięczną wiejskiego nauczyciela w Rzeszy i podpisał listę płac. W związku z tym mam nadzieję, że wiedzę, którą państwo otrzymali, tam nie było Piłsudskiego. Tam jest 125 marek. W związku z tym mam nadzieję, że z wykładów szkoły nawigatorów wyniesiecie dalej świat jako nauczyciele. Proszę państwa, ważne pytanie, bo zakończymy modlitwą, ale zanim to zrobimy, ważne pytanie. Czy robimy następną konferencję? Jutro. Nie, jutro nie. Czy robimy następną konferencję? To jest ważne pytanie. Kto chce konferencję, ręka do góry. Okej, dobra. To teraz powiem, gdzie się odbędzie ta konferencja, a datę zdradzę, jak będę miał komplet prelegentów. Konferencja odbędzie się w Baranowie Sandomierskim. I to jest, proszę państwa, jeszcze gorzej niż w Tłokini, bo tam już nie można dojechać pociągiem, tylko samochodem. Ja tam nie byłem bardzo dawno. Jak tam byłem, nie było tam ani hotelu, nic tam nie było.
Więc bardzo się też cieszę, że tam się znajdziemy. Jak na razie, tak jak już pisałem, na pewno zaszczyci nas profesor Łukasz Święcicki, kierownik drugiej kliniki psychiatrycznej przy ulicy Sobieskiego w Warszawie. A potem niech ktoś mnie nazwie agentem. A także pan Ryszard Mozgol, który będzie opowiadał o Emanuelu Małyńskim. A ja od jutra zaczynam wydzwaniać do ekscelencji księdza biskupa Jana Kopca, żeby też przyjechał, ale nie wiem, czy przyjedzie, to będę negocjował te kwestie, to zobaczymy. A reszta prelegentów to już też do ustalenia, to później. Być może będą jakieś powtórki, ale no, nie wiem, zobaczymy. W każdym razie, Baranów Sandomierski, a termin, to będzie na pewno marzec, także będzie jeszcze brzydsza pogoda niż dzisiaj. Znaczy dzisiaj akurat była ładna, ale będzie jeszcze trudniej pewnie dojechać niż dzisiaj, bo marzec jest strasznym miesiącem. Ale następna będzie, jeżeli tamta się uda, to następna będzie już na początku czerwca i dojazd będzie fantastyczny, ale też tylko samochodem. Nie zdradzę. Jedna po drugim. Znaczy na to jutro, maniana, Wojtek, w poniedziałek ogłoszę, że już można wpłacać, to sobie wpłacisz. Na razie trzymaj pieniądze. Znaczy jak wpłacą, to mają. Ale proszę, słucham. Nie, na razie nie stosujemy żadnych zniżek. Nie. W markach nie przyjmujemy. Proszę Państwa, ja to w poniedziałek ogłoszę. Poprę to jeszcze jakimiś argumentami i będzie można... Mamy mało czasu, więc musimy się do połowy lutego z tym wyrobić, tak naprawdę. W kuluarach. Ale obawiam się, że nie, ale wiekuistego krasnoludka nie każdy. Proszę Państwa, zrobiło się wesoło, ale musimy zakończyć poważnie. Bardzo Państwu dziękuję, że Państwo tu dzisiaj przybyli, zgodzili się poświęcić ten dzień. Proszę Państwa, zakończymy modlitwą. Zapraszam księdza Filipa. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Duchu Święty, który oświecasz serce i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Święty Michał Archaniele, módl się. Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, Ojca, Syna i Ducha Świętego niech stąpi na was i pozostanie na zawsze. Amen. Dziękuję jeszcze raz i dobrej nocy. Ja jedno słowo w imieniu Szkoły Nawigatorów chciałem podziękować Gabrielowi Maciejskiemu za organizowanie konferencji. Bóg zapłać.